Dobry wieczór, Szachowo Polsko, witam serdecznie na streamie z turnieju dla patronów i wszystkich wspierających kanał. A zaczynam od ogłoszenia. Drodzy widzowie, uruchomiłem dzisiaj specjalną zbiórkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Macie linka w komendach, w opisie i tak dalej. Póki co jest 406 ziko, o tym jeszcze będę mówił później. Na pewno... Generalnie, jeśli dobrze wszystko się potoczy, to przy intensywnych wpłatach stream niedzielny, specjalny z tej okazji zrobię, chyba niedzielny, jeszcze nie wiem, termin jeszcze nie jest potwierdzony, może zrobię go trochę później, ale od Was zależy, jak długo będę właśnie streamował. A teraz widzicie, na Czeskomie już jestem tutaj w arenie dla patronów, zapisujcie się. I zaraz będę tutaj Wam pomagał, jeśli chodzi o ogarnięcie dołączenia do tego turnieju. Jeśli ktoś jest chętny, wspiera kanał w jakikolwiek sposób, czy to na Twitchu, czy na YouTubie, czy na Patronite, to możecie się zapisywać do mojego klubu na Czeskomie. Witam Łukasza, witam Marcina, witam Johna Rambo. Tak, Krzysztof Papuga, możesz dołączyć do turnieju. Witam Szachista64, witam Odmieńca i również z Tale Platę. Witam. Słuchajcie, musicie dołączyć, tylko właśnie mam tu jakieś podania o dołączenie. Jak prosicie, żeby dołączyć do klubu mojego, to musicie powiedzieć, gdzie mnie wspieracie, jak się nazywacie, jakiego macie nicka i tak dalej, bo no tutaj niektórych kojarzę po niku, ale niektórych nie kojarzę, albo zapomniałem na przykład. Tu na przykład Krzysztofa Papugę już zaakceptowałem. No a właśnie reszty ludzi nie kojarzę, więc musicie mi się przypominać, wiecie? I na Czeskomie napisać do mnie wiadomość. Panie Zbigniewie, ja jestem tym i tym i tym. Albo możecie na YouTubie czy Twitchu mi napisać swój nick na Czeskomie, też będzie dobrze.
Tak, sub na Twitchu się też liczy. Dzień dobry, browar Żółty Śnieg. Tempo gry to 2 minuty plus 1 sekunda na ruch. Stwierdziłem, że takim tempem myślę, że większość ludzi jest w stanie sobie poradzić, a przez 2 godziny zdąży się zagrać, myślę, satysfakcjonującą liczbę partii. Dlatego właśnie 2 plus 1. W notatce ze zgłoszenia? Może być w notatce ze zgłoszenia Kamil 9191. W klubie moim na pewno są jeszcze jacyś nieaktywni patroni, którzy kiedyś wspierali kanał, a nie wspierają, no ale mogą skorzystać. Bo już kiedyś taki turniej właśnie robiłem i tych klubowiczów trochę jest. Więc wiecie. Są jakieś tam korzyści. Witam, Piotr Michaluk. Nie no, 2 plus 1 to nie jest bullet. 2 plus 1 to jest zamiennik 3 plus 0, prawda? Nawet to jest ciut dłuższe niż 3 plus 0. Więc to pod blica podchodzi. No, nie wiedziałem właśnie, jakie tempo zrobić, bo gdybym zrobił, nie wiem, 5 plus 0... To strasznie mało partii byśmy zdążyli zagrać, a stwierdziłem, że tak to będzie okazja zagrać prawie z każdym prawdopodobnie. Next to 120 partii przy dobrych lotach. Jedna partia zajmie jakieś 5-6 minut, więc partii będzie około 20 kilku. A, czeską klasyfikuje, że 2-1, 2 plus 1 jest buletem. No to nie wiedziałem nawet, ale to jest mega dziwne, bo 2 plus 1, no to mówię, to jest zamiennik 3 plus 0. Tak ja to przynajmniej interpretuję. Będę tutaj kontrolował, jak idzie zbiórka, drodzy widzowie. Nawet jak możecie złotówkę, piątaka na przykład. O, piątak to jest taka kwota, wiecie, jak jest cwaniak, to i piątaka wpłaci i w liczbie, drodzy widzowie, siła. Każdy wpłaci po piątaku i będzie fajna kwota uzbierana. Dobry wieczór. Kiedy Bydgoszcz? Nie wiem, jeszcze nie wiem. Możliwe, że w marcu. Możliwe, że w marcu. Ostatnio bardzo często się tam pojawiam. Czy można liczyć na wykłady arcymistrza Jakubca na kocu? No, liczyć można i Artur się zbiera do tego już od dłuższego czasu, ale coś zawsze stoi na przeszkodzie. Tu pogoda, tu coś innego, ale na pewno Artur coś takiego w końcu zrobi. No, ja go też dopinguję w tym temacie. Witam, Grzegorz Dziekan. Na co zbiórka? Na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No już na symultane jest full ludzi, 20 chętnych się zebrało i tyle było miejsc. Kolacja, jutro jest finał licytacji, a stwierdziłem, że jeszcze taką zbiórkę szachową zrobimy i policzymy się, można powiedzieć, ile jesteśmy w stanie jako tutaj środowisko około kanału YouTube'a, Twitcha i tak dalej, ile jesteśmy w stanie uzbierać. Może zbyt ambitny cel dałem, bo dałem cel 50 koła, ale wierzę w was, widzowie. Dzięki, Michał Rozum, za wpłatę na YouTubie. Możesz zagrać, no jak już wpłatę zrobiłeś, 25 ziko, to cię dopuszczę. Tu jakieś wiadomości mam, zaraz, to ja muszę, to wam dam, zaraz. Prum, pom, pom. Patrzcie, to zmienię scenę na chwilę. Będę taki duży, bo tu wiadomości chcę od was czytać. Się okaże, że jakieś zbereźne są. Nieprzeczytane. Klikam, że mam dwie wiadomości niby, nieprzeczytane, po czym klikam i puste jest w folderze. Porąbane to jest. Muzorek. Już muzorek.
Ale nie widzę cię w requestach o dołączenie. To będzie chyba trudniejsze niż mi się wydawało. Coś mi się wydaje. Się okaże, że zagra 5 ludzi. Będzie problem z komunikacją, drodzy widzowie, ewidentnie. Tak, patronuję nad turniejem o Puchar Zbigniewa Paklezy w Wieliczce. Dokładnie tak, ale Toniek. Nawet można tam wygrać puchar właśnie, który kiedyś zdobyłem. 3 puchary są w partiach klasycznych, a 1 puchar będzie w blicu. Dzisiaj też jest puchar, patrzcie. Najbardziej przypałowy z moich. Jest puchar. Dzisiaj dla zwycięzcy areny. Ja się oczywiście nie liczę. Chociaż może się będę liczył i puchar zostanie w domu. Patrzcie. Patrzcie za co. Czekajcie. Pierwszy wicemistrz Sosnowca. To tak jakby zostać mistrz Bezludnej Wyspy. Po prostu... No wiecie, więc dostaniecie tak naprawdę puchar za drugie miejsce, które ja zdobyłem, a wy je dostaniecie za pierwsze. Co wy za to? No ale puchar będzie, tylko właśnie będę się go bał trochę wysłać pocztą, bo on jest taki, że on się może rozwalić. Ale to już się dogadamy później, jak zobaczymy, z którego miejsca będzie zwycięzca turnieju i wtedy może jakoś się zgadamy inaczej. Tak, byłem pierwszym wicemistrzem Sosnowca. Kurczę, nie pamiętam, żebym był drugi, ty tam w jakimś... Nie pamiętam, żebym w Sosnowcu grał to raz. A dwa, że drugie miejsce zająłem? Aha, no i za drugie, trzecie miejsce, drodzy widzowie, w dzisiejszym turnieju są Zbycho Ludowe Kubki z dedykacją ode mnie napisaną. Więc zapraszam do zapisywania się. Na razie jest 6 osób w arenie, w tym ja. Więc ponad 50% uczestników na chwilę obecną dostaje nagrody. No dobra. Musicie się zapisywać, ludzie, do tego klubu, jeżeli są tutaj jeszcze jakieś osoby wspierające. Misiek 10 tysięcy. No dobra. Zobaczmy. No i czemu nie widzę tu misiek 10 tysięcy? Coś jest nie tak, może muszę odświeżyć. Poczekajcie, znowu dam widok wam na mnie. Macie taki bonus. Właśnie, może na dużej kamerze chcecie zobaczyć puchar. Proszę bardzo. Pierwszy wicemistrz Sosnowca. Ogólnopolskie mistrzostwa szachy na 15 minut. Miejskiego klubu imienia Jana Kiepury. 28. Dokładnie tak. O, i teraz będę zamazany. Kurczę, flag. O, już jest dobrze. Jest na dole? Okej. Okay. Jak było na dole... A, jest, misiek. Dobra, jesteś. No to... Okej. Okay. Ty jesteś potwierdzony. To możesz się zapisywać już do turnieju. Ktoś jeszcze? No, Grzegorz Dziekan na siłkę się wybrał. Ja jutro idę na siłkę. Dzisiaj byłem na piłce. Nie wiem, kto był mistrzem. W ogóle nie pamiętam, że tam grałem. No i co? Ile jest na razie tych osób? Na razie jest niewiele tych osób. 7 osób ze mną jest w turnieju. Łącznie osób wspierających na różnych tych jest setka jakoś. O! Adrian Rychlewicz wpłacił piątaka na Wośpa. Bardzo się cieszę. No jakoś to idzie.
Idzie powolutku, powolutku, ale idzie. Powolutku. Witam, Klaudek, w gronie miłośników szachów. Czy ty, Adrianie, chcesz zagrać w turnieju? Tak, Adamus. To jest generalnie dla wspierających kanał. Możesz wbić Presnelberg za 10 minut, ale możesz się już zapisać po prostu do klubu i zapisać w turnieju, bo turniej startuje o 20, więc zrób już to teraz, bo potem będzie chaos. Tak, widziałem, jak Broda wygrał 10-1 z Jaskółem. Widziałem. Tak, Marta, pamiętam. Będzie jutro marynarka z koszulą na Title Tuesday. Chyba, nie wiem. Jeszcze w sumie nie wiem, czy tak od razu warto robić 8,5. Wiecie, wolę budować napięcie i teraz znowu trochę popałecować i to 8,5 wbić dopiero później. To Adrianie Rychlewiczu, jaki masz nick? Okej, okay, Adamus. To też podaj swojego nicka na czeskomie. Okej, okay. Claudio Ranieri, widzę. Tak, Klaudek, to ty i Matt Adamus. Trzeba dołączyć najpierw do klubu na czeskomie. Klub się nazywa Klub Patronów Zbigniewa Paklezy. Okej. Arena zaczyna się o 20, tak. I Big Show, tak? Okej. Okay. Najlepiej, żebyście niki podawali na YouTubie i Twitchu, bo na czeskomie ktoś może was przyuważyć, że jesteście patronami czy coś i pod was się podszyć. Powiedzieć, że o, ja to jestem ten i ten. Dobra, to ty. To py, kolejna osoba. Co? Kto to jest? Nie. No resztę będę musiał odrzucać, bo nie piszecie mi co i dlaczego, więc tam, gdzie nie wiem, kim wy jesteście, to odrzucam. To odrzucam, to odrzucam. Arenę dla wszystkich też kiedyś zrobię, na pewno. Ale dzisiaj jest taka, no, dla wybranych, że tak powiem. A to też dlatego, że właśnie trochę tych osób wspierających kanał się uzbierało i stwierdziłem, że może będziecie chcieli skorzystać, ale widzę, że jednak tak dużo chętnych nie ma. Nie wiem, czemu Czesko mi pokazuje niby zaproszenia, jakie są, a ich już kurczę je odrzuciłem. Okej, okay, browar żółty śnieg. Jako, że kojarzę, że wpłaty robisz raz na jakiś czas, to też cię zaakceptowałem. Tak, 2 minuty plus 1 sekunda to jest ten. Klub patronów Piotra Brodowskiego musi cisnąć Piotra, żeby on zrobił turniej też taki. No to już w ogóle by było chaos na maksa.
Ale mnie te wiadomości wkurzają. Pojawia mi się, że niby sobie mam wiadomości, a nie mam żadnej wiadomości. No cud. Aj, ten czeskom. Bez sensu. Bez sensu. Dobra, już mamy 9 osób w arenie. Może będzie ponad 10. Możesz się zapisać, Adrian Rychlewicz, ale musisz najpierw do klubu mojego dołączyć na Czeskomie. Patrzcie, jak to się robi. Są sobie szachy. Możecie tutaj dać. Klub patronów. A może nie? Może jednak nie. To może jednak lepiej z linka w takim razie. Zaraz. O, tutaj jest link. Widzicie? Klub patronów Zbigniewa Paklezy na Czeskomie. I tutaj jest gdzieś dołącz i tak dalej. I najlepiej napisać do mnie w tym podaniu, jakiego macie nika na Twitchu, YouTubie i tak dalej. I potem wchodzicie tutaj na turnieje. Gdzie? Tutaj jest turnieje live. Klikacie. Arena. Tak? Czy gdzie to jest? Już teraz sam się pogubiłem. Czy może to nie tu? Nie, to tu powinno być. Aha, już jestem zapisany. Może dlatego mi się to nie pokazuje, wiecie? No nie wiem. Jakoś to ogarniacie, bo widzę, że się dopisujecie do tej areny. Jest 10 osób. Arkadiusz, jaka wpłata gdzie wleciała? Bo nie wiem, o co chodzi. Może muzykę jeszcze puszczę, póki co. Dobra, kolejna. Co, 2 plus 1 to za szybkie tempo jednak? Skwarkinio, dobra. Skwarkinio. Gdzie ty jesteś? Jest, Kwarkino, super. Kolejna osoba. Mr. Puch na Twitchu? Kto to jest Mr. Puch na Twitchu? Nie widzę takiego. A nie jesteś subem, widzę, Mr. Puch. No, nie no, 1 plus 1 to byłoby Klaudek za szybko. Ja wiem, że są ludzie, którzy lubią grać bulety, a są też tacy, co lubią grać na 10 minut. Próbowałem to jakoś właśnie wypośrodkować. Spoko, Mr. Puch. Nie ma problemu. Zrobię na pewno też taki turniej. Może na ten stream wośpowy. Jeżeli się okaże, że ten stream byłby długi, to wtedy taki turniej dla wszystkich bym zrobił z nagrodami, wiecie? Ale to zależy też od was, nie? Póki co jest 1% kwoty wpłacone. Oho, poszło znowu. A, bo ty, Arkadiusz, wpłaciłeś tam. Dobra, Arkadiusz Bechta. Wyjątkowo cię dopuszczę. Wpłaciłeś na Wośpa, to też spoko.
wrzuciłeś dychacza, więc jest luz. O. Niemiły obywatelu Europy środkowo-wschodniej. Środkowo-południowej bardziej. Czy południowo-wschodniej. Jesteś? Bo widzę, że ktoś twierdzi, że jest tobą. Potwierdzajcie mi na YouTubie, na czacie od razu. Stanisław Gorek, masz linka w opisie filmu na YouTubie. Więc możesz sobie, tam masz linka do klubu i musisz poprosić o dołączenie do klubu patronów, jeżeli jesteś zielonym ludkiem na YouTubie albo subem na... na Twitchu lub jednym z moich patronów. Listę patronów mam odpaloną. Na momento. No, to dobra. Dominik, cię też dołączę. Jest niemiły obywatel? Jesteś, to ty, tak? Aha, ale chcesz dołączyć do klubu. No dobra, to do klubu cię dołączę już. Dobra, Arek też cię wpłacę. Wpłacę, dopuszczę za wpłatę. No, jak są jeszcze chętni, drodzy widzowie, to spieszyć się, bo zostało 12 minut do startu turnieju. Jest na razie 14 osób ze mną łącznie. Mam pierwszy numer startowy i 1200 oczek rankingu więcej od drugiego numeru startowego. Mam nadzieję, że podołam zadaniu i wygram turniej. Tak to wygląda, widzicie? Namiar na utwór, który teraz leci. The Empty Moons of Jupiter. Taki tytuł. Puste księżyce Jowisza. O, jest generał Italia. O, generał Italia też kiedyś był patronem. Teraz już chyba nie jest, ale załapał się. Szymon Golac, jak dołączyć? O, Śmierdziwór, ty grasz? Czemu żona nie... Jak to żona nie pozwala? Zagraj z żoną. Grajcie w dwójkę, konsultujcie się. A, Andrzej prosi o dołączenie do klubu, jeszcze nie patron. No dobra. Powiedzmy na kredyt Andrzeju. Niech będzie. O, jest Śmierdziwór. Dla subów jest z Twitcha turniej oraz dla zielonych ludków z YouTube'a i patronów z Patronite'a, drodzy widzowie. Czasami jak kogoś kojarzę rzeczywiście, że wpłacał na przestrzeni ostatnich miesięcy ileś razy, no to też go traktuję jako takiego wspieracza stałego. A teraz wpłat nie róbcie, jak już chcecie wpłacać, to lepiej wpłacajcie na tą skarbonkę, co uruchomiłem na Wośpa.
Wtedy też zrobię jakiś specjalny stream z tej okazji. Jakiś turniej z nagrodami na pewno. Tutaj macie, patrzcie. Rośnie cały czas. Już jest ile? 521 ziko i 73 grosze. Ktoś był pewnie w walucie jakiejś zagranicznej, ktoś wpłacał. Więc tutaj powiedziałem, że jedna godzina za każde 2000 wpłacone to jedna godzina streamu. Więc na razie jest na 15 minut streamu, drodzy widzowie. Ale tutaj nawet mogą 24 godziny być. Chociaż to ciężko będzie taką kwotę uzbierać prawdopodobnie. No ale wierzę w was. No, jeszcze 9 minut, widzowie, więc... Ktoś może zostać zielonym ludkiem, albo subem na Twitchu jeszcze, jak chce, to jeszcze go dorzucę do klubu i do turnieju. Ale tych tutaj próśb o dołączenie jest dużo. A w ogóle... Widzę, że jakieś losowe osoby proszą o dołączenie. Tak, jeśli chodzi o następne streamy, to jutro Title Tuesday oczywiście jest i finał licytacji kolacji. W środę już mam dwie osoby zapisane na... właśnie, to jest kolejny taki bonus z bycia czy subem, czy zielonym ludkiem. Już piątą i szóstą osobę biorę do analizy ich partii na streamie, bo właśnie z takich osób wybieram. No i zobaczymy, co jeszcze. Czwartek albo piątek też prawdopodobnie coś zrobię. Więc generalnie trochę tego będzie. Tak, dokładnie. Kolacja i wino. No, jeszcze 7 minut, widzowie. Jeszcze 7 minut. Piotr tu napisał, że został przed chwilą patronem. Okej. Okay. Dobrze, Piotrze. Dzięki, Costinio, za suba. Rozumiem, Costinio, że chcesz dołączyć. Jeśli tak, to powiedz, jakiego mocznika na czeskomie i zapisz się do klubu. Bo zostało 6 minut, drodzy widzowie. Więc radzę się spieszyć. A, masz takiego samego Costionika. No i to jest najprostsze. Taki sam nick na Twitchu jak na czeskomie. I nie ma problemu. No to już trochę się ludzi uzbierało na tą arenę. To się cieszę. Myślałem, że nikt nie zagra, a jest ze mną 17 osób już. 17 stu śmiałków. No, 16. Oho, nie było powiadomienia, ale dzięki za suba. Elgir, o teraz jest.
za Prama, Prima, dzięki Elgira. No, pamiętajcie, drodzy widzowie, jeszcze 4 minuty i rozpocznie się walka o ten zaszczytny puchar. Zaraz zmienię tutaj, kto dostanie taki super puchar. Pierwszy wicemistrz Sosnowca z oryginalną taką plakietką. Mówię, ten tytuł można porównać, nie wiem, z mistrzem klatki schodowej Praga Północ w szachach podwodnych. No nie wiem, to podobne tytuły, ale puchar jest pucharem. Tak, można być drugim wicemistrzem, są takie tytuły. Taki sam nick? Dobra, jak taki sam nick, to zaraz cię potwierdzę. Ale jeszcze nie widzę, żebyś złożył podanie. Linka chcesz? Kurczę, flag, zaraz ci dam linka. Proszę bardzo, to jest link do klubu. A, no i za drugie, trzecie miejsce, drodzy widzowie, kubeczek. Tutaj jest napis, co ty z arcymistrzem chciałeś wygrać. I tu mogę napisać, dla kogo kubek, autograf i wiecie. Generalnie myślę, że spoko. Ej, za 2 minuty startuję, więc muszę poakceptować jeszcze ostatnie ten. Więc jak ktoś do tej pory nie został... MJ, ostatnia chwila, żeby się zapisać. Okej, okay, jesteś Elgir Hath. Na czeskomie się nie berserkuje chyba, jeżeli... Broda nie będzie grał. Nawet jak piszecie bardzo ładne tutaj wiadomości do mnie i prosicie o dołączenie, no to widzowie, jednak to jest tylko dla wspieraczy. Żeby jakoś tak wyróżnić was, a osobno zrobię turniej dla wszystkich chętnych. Spokojnie, drodzy widzowie. Minuta została. Specjalnie odpaliłem streama dzisiaj wcześniej. Wszedłem na wizję przed wpół do 8, żeby każdy miał czas w razie jakichś niejasności. Zapytać i tak dalej. Ale turniej zaraz startuje, drodzy widzowie, więc... No, Ricent ciebie widziałem gdzieś tam w podaniach, ale chyba cię już tam gdzieś odrzuciłem, więc jeszcze raz musisz złożyć podanie o dołączenie. To dawaj. Linka do klubu podałem wam na czacie. Macie linka na czacie, drodzy widzowie. Kurczę, to powinno być proste generalnie. Co to znaczy berserkować? Dobra, muszę odpalać turniej i będę najwyżej was dołączał na drugim kompie. Bo za 40 sekund ten, więc... A potwierdzam was będę tutaj. Więc do areny można dołączyć z opóźnieniem, więc wiecie. Może jakoś to ogarnę wszystko. Więc recent... jeszcze raz poproś.
O, ej, już ładnie wpłaty poleciały. Patrzcie, szybko wam pokażę. A właśnie, muszę scenę zmienić. Kurczę, flag. Patrzcie, jaka kwota jest uzbierana. Ładnie, nie? Ładna kwota, ale jedziemy dalej. Patrzcie, od początku streamu 250 zików padło. Wysłałeś, tak? To zaraz cię zaakceptuję. Ralalilalala. Jesteś, okej. Okay. Zaakceptowałem. To możesz się dopisać do turnieju, mam nadzieję. Tak, puchar sosnowca przez uzamknięte i samocha. O, czemu Nightbot usunął wiadomość? Co za bzdura. A, bo wielkie litery, dobra. Cały czas się jeszcze przyzwyczajam do tych reguł Nightbota. MJ, jakiego nicka masz na czeskomie? Przypomnij mi. Ucina przeciwnika? Co ucina przeciwnika? Aha, nick, o kurczę, rzeczywiście. O, jeszcze takie problemy się pojawiają. Chwila. O, to teraz będzie git. Majonez. MJ, jaki to był nick? Może sobie przypomnę. Świeżak? 113? To byłeś ty chyba, nie? Z tego co kojarzę. Dobra, tak mi się wydaje, że świeżak to byłeś ty. Kurczę, czuję się tutaj czat, tutaj potwierdzenia, tutaj zaproszenia. Kurczę, nie zaproszenia, tylko podanie o dołączenie do klubu. I jeszcze, kurczę, trzeba grać w szachy. A tutaj mnie atakują w ogóle, bez pardonu. Jaki gier nie widzisz, Leszek Lewandowski? Dobra. Poświęcenie figury to było niepoprawne. Tu czarne nic nie powinny mieć. Ale w blica można próbować takich rzeczy oczywiście. No dobra. Co on chce mi tu zrobić? Nic mi nie chce zrobić. Tak zagramy. Adrian Rychlewicz, linka masz do tego klubu i tam jest przycisk, żeby dołączyć do klubu. To naprawdę nie jest skomplikowane. Nie będę szukał teraz waszych ników i was zapraszał do klubu, bo już tego to na 100% nie ogarnę. Musicie jednak ogarnąć temat w jakiś sposób. Ale mnie wściekle atakuje przeciwnik, no. Ja też trochę szczapy gram, to inna sprawa.
Pamiętajcie, że w arenie nie opłaca się grać do mata, bo mniej partii przez to zagracie. Serio. Dobra. Sprawdzam wasze podania. Nie widzę, żeby tu się ktoś dopisywał. Muzyka trochę ciszej? Okej. Mam przestać tłumaczyć? Kto nie ogarnął, ten nie ogarnął. No ale wiecie, takie kluby czy coś, to dla niektórych jest nowość, więc też nie chcę, żeby ktoś... O, minął turniej. Co, już się nie da dołączyć jednak do areny? To nie był London, Jakub. To nie był London. To jest wymienna słowiańska. Bardzo podobne, ale jednak nie to samo. Ale do areny powinno się móc dołączyć po czasie. Upewnijcie się. Moim zdaniem można dołączyć po czasie do areny. No ale już wiecie, do klubu patronów, nawet jak już nie chcecie zagrać turnieju, to i tak możecie dołączyć na zapas i to wam się przyda na kolejne tego typu eventy. Czemu z piwnicy sąsiada? To puchar jest mój. Akurat. Potem biję tu i potem wtrącę mu tu i potem odbiję tu i mam dwie wieże więcej. No a potem oczywiście też biję tu. Jaki to jest najszybszy mat? Nie wiem, szczerze mówiąc. Jednak do mata gracie, widzę. Często takie turnieje robię. Od dawna nie robiłem takiego turnieju, ale postaram się robić je w miarę regularnie. Tak, widziałem filmik, jak Hikaru w samych primówach rozwala Magnusa, ale mam nadzieję, że wiecie, że to jest fake. O, dobra. To teraz pionkiem E pojedźmy.
Mówicie, że raczej komplet zrobię w turnieju? No mam nadzieję. Dobrze by było zrobić komplet. Bardzo potężny goniec. Tego pionka też w sumie mogę skubnąć. Wywaliło cię z Leszku z areny i nie możesz dołączyć? Nie wiem, co się dzieje w takim razie. Że jest tak nie teges. A, nie miałem wymieniać hetmanów. Miałem najpierw odejść hetmanem, potem zagrać koń C4. No ale... Niech ma. Jutro Title Tuesday, jak zwykle. Dobrze, że już te 8 zrobione. Ciekawe, czy będzie w ogóle jakiś shot, jakaś szansa na te 8,5. Bo w sumie już kiedyś tak miałem, chyba 7,5 miałem przed ostatnią rundą. Takiego pionka mi bierze? No dobra. Jakoś tu zaraz poczarujemy. Albo wezmę tu. Też powinno być dobrze. Nie, Robercie, ja na ten puchar się nie mogę załapać. Z bólem serca, bo z bólem serca, ale puchar za pierwsze wicemistrzostwo Sosnowca zostanie przekazany. Tak będę grał. Znowu dobra nuta. To prawda, nawet Magnus nie ma pucharu z Sosnowca. Nawet Magnus. Biorę pionki. Jestem strasznie lubię pionki zbierać. Takie fajne. I kolejny. Łubudu. Lufcik zawsze dobrze zrobić. Aczkolwiek tu zaraz jakieś motywy będą. O, już poddał przeciwnik. Właśnie ta obsada wcale nie była Adam Stasiak taka słaba ostatnio, bo miałem i tak daleki startowy, jakoś 60. Więc w sumie wszyscy ci, co zwykle, tu mimo wszystko grali. Szczelność tego pucharu i coś wypić z niego? No on jest szczelny. Wydaje się, że można by się rzeczywiście z niego napić czegoś. Witam, Kakalino. Szachowy mentor się wypowiada na mój temat. A któż to jest szachowy mentor? A, to jest ten Hochstapler? To on? Jakiś... od jakiegoś miasta on miał nazwisko. Radomski? Nie pamiętam teraz. Czy Edward wręczał? Nie, to z 2015 roku puchar.
Ej, browar Żółty Śnieg, jak na 590 ranking, całkiem sobie tutaj pogrywa dzielnie w tej partii. Nie wiem, kiedy następna arena. Nie wiem, kiedy następna arena, ale generalnie ostatnio dla patronów trochę więcej rzeczy uruchomiłem, bo i te środowe analizy partii z wami mogę robić, jak jesteście chętni. No i właśnie teraz arena. Jeszcze pewnie coś się wykombinuje. W ogóle jeśli chodzi o tą zbiórkę na WOŚP, to może też zrobię coś takiego, że najwyższe wpłaty, jeśli będziecie mieli ochotę, to można się pojawić na tym streamie WOŚP-owym wtedy. I nie wiem, albo ze mną pograć, albo poanalizować, cokolwiek będziecie chcieli. Tak też możemy się umówić. Co wy na to? Na Patronite wyjątkowo Szafix wszystkich dzisiaj wziąłem pod uwagę, więc nawet jak ktoś był... Oczywiście jak ktoś zostanie patronem za trójkę na jeden miesiąc, to może nie, ale tak czy siak dopuszczałem dzisiaj do tej areny, no, większość ludzi. Tak, macie komendę zbiórka, zarówno na... Chociaż nie, macie ją też na Twitchu, macie ją na Twitchu, nie? Tak. Tam możecie wpłacać, drodzy widzowie, na WOŚP-a i zobaczymy, ile szachiści są w stanie uzbierać. Broda mówił, że nie ma bata, żeby uzbierać kwotę typu 10 koła. A ja mu powiedziałem, że i 20 można uzbierać, jak się postaramy. 20 to już by było 10 godziny stream. Specjalnie przegrywał, żeby mieć 590, mówicie? Nie, no chyba nie. Nie podstawiłem żadnej figury. O co chodzi? Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, żebym podstawił jakąkolwiek figurę. Na czas wygrałem. Browar jednak trochę za wolny. Dzięki! Junkter 4, czyli Junktera za suba, za Prima. Ja tak sobie pomyślałem, kurczę, jest tyle osób na streamach, tak jest, na Title Tuesday tak jest powyżej 2000 ludzi często. Wtedy wystarczyłoby, że każdy by, nie wiem, 2 ziko wpłacił. Już jest 4 koła. Wiecie, o co chodzi? Czy takie myślenie jest bez sensu? Mój przeciwnik też coś pogrywa. Te rankingi... Serio, mam 2 razy wyższy ranking. Ruchy mój przeciwnik robi na pewno nie głupsze od moich. Jak do tej pory. Tu? Nie wiem, czy tam czegoś nie podstawiłem. Dobra, wieżą chyba zbije i tutaj będziemy próbowali króla atakować.
Zobaczymy, co z tego ataku wyjdzie, bo to może być atak ślepej kiszki. Witam, Skate Force. To jest arena na Czeskomie. Szafix. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Oj, tu się prosisz o kłopoty, Sinek. Tum, tum, tum. Co, nic tu nie ma? Tak cwaniakuje mój przeciwnik. Dobra, wrócimy tu. Kurczę, flak, no. Nie mogę tu znaleźć jakiegoś uderzenia. A nie jest tak, żebym się nie starał. Oj, no tak nie możesz. Nie możesz od swojego króla tak jechać. To nie może być dobre. Dun, 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 dun. Straszne osłabienie. Od razu masz z tym pionem problemy. Ten król jest słaby. Dun. Nawet tak mogę zagrać chyba. Dobra, mam 34 sekundy. Witam w gronie. O, mistrzowski widzem został SPAK 7773. Bardzo się cieszę. Kto jest za zaproszeniem Zbycha do tańca z gwiazdami? Marta spytała. Kurczę. Znaczy, problem z tym programem jest taki, żebym go na 100% wygrał. Więc dlatego mnie nie zaproszą. Generalnie ten konkurs nie musiałby się odbywać. Zwycięstwo miałbym w kieszeni. Spędziłem spokojnie jakieś kilkanaście razy więcej czasu tańcząc w życiu niż trenując szachy, drodzy widzowie. Więc zwycięstwo byłoby easy. Siemka, SPAK 7773. No, G5, ten ruch cię, Muzorek, pogrążył. Jaki ranking posiadam w zadaniach na Czeskomie? Jakoś 3100, ale ja robię tylko te puzzle rushe. Ostatnio. Tych takich normalnych zadań nie mam cierpliwości. Puzzle rushe to jakaś taka... Większa ambicja jest jakby. Więcej fanów dla mnie. Oj, oj, oj. Nie no, Fame MMA... To już nie wiem, jak źle by musiało być ze mną, żebym do takiego programu się zgłosił. Tam już chyba idą tylko ludzie, którzy są albo skończeni, albo są już na równi pochyłej. Czy nie mam racji? Jak to ktoś kiedyś dobrze napisał, jeden z widzów, że Fame MMA to jest takie dziwne, bo ani oni sławni, ani się dobrze nie biją, nie? I w sumie coś w tym jest, no. Oj, tu niestety nie możesz zbić skoczkiem, bo jest związanie. W Gliwicach będzie gala? No, nawet nie słyszałem. Tu czy nie tu?
Może tak po prostu. No, nie, w konkursach tańca towarzyskiego nie startowałem. Tak, Spak, dodam do klubu. Powiedz tylko. Zaraz tam sprawdzę zresztą. Co by tu zagrał Tal? O, patrzcie, F5 mi się ruch podoba. Rozumiem, że masz takiego samego nika na czeskomie. Spak. Nie widzę cię. Napisz mi na YouTube, jakiego masz nika na czeskomie, bo ja cię tu nie widzę w zaproszeniach. Krzyżówek? Nie, nie lubię rozwiązywać krzyżówek. Znaczy, nie robię tego generalnie. Może jakbym to robił, to może bym polubił. Moja babcia zawsze bardzo lubiła krzyżówki rozwiązywać. I potem... sporo nagród w tych krzyżówkach wygra, wiecie? Bo tam się wysyłało rozwiązania i było losowanie czy coś i trochę... Pamiętam kiedyś, jak jeszcze takim bajerem był telefon bezprzewodowy, taki stacjonarny w domu. To właśnie babcia taki wygrała. To był chyba Siemensa. Kosztował jakieś 800 czy 900 zeta. I był telefon bezprzewodowy. I to był taki bajer, że nie trzeba było przy telefonie stać, tylko sobie wziąć słuchawkę do pokoju. Na Szachobox bym się też nie pisał. Za stary jestem już na Szachobox, ale... tak kilkanaście z 10 lat temu może o tym myślałem rzeczywiście. Ale to na myśleniu się skończyło. Tak, broda będzie na szkoleniu koc. A czy koszulki tam będą reprezentacyjne? PZ szachowe? Możliwe, że parę sztuk weźmiemy, jeżeli się uda skołować. Ale nie... ten, nie gwarantuję, bo to te koszulki nie są generalnie w sprzedaży, ale ja może mam jeszcze jakieś w domu skitrane. Ale tak, Broda jest jednym z trenerów na szkoleniu. Aha. On Taper 24. A dobra, jesteś. Jesteś potwierdzony. On Taper. Nie wiem, czy możesz dołączyć się do tej areny. Obawiam się, że nie. Nic nie sądzę o Marcinie Najmanie. Poza tym, że z człowiekiem memem chodzącym, to kompletnie nic o nim nie wiem. Ja generalnie się nie interesuję takimi tematami. No... że tak się wyrażę, pudelkowymi. Nie mam czasu na to. Recent napisał dobrą strategię, że lepiej od razu ze mną się poddać szybko. I potem mieć czas na kolejne partie. Nie zachęcam do tego. Dla niektórych... wiecie, samo zagranie z GM-em jest... spoko atrakcją. Tu i mata tam nie ma. To... dobra, tu będzie jakiś mat. Chyba nawet wieży nie zbiję, tylko tak zagram. O.
No, tu drugie miejsce chyba zajmuje zawodnik. Więc muszę... A nie, trzecie miejsce, ale... O, tam Misiek jest. Z Miśkiem jeszcze nie grałem. Dlatego ma tam ten ogień tutaj. Trzeba Londona tu na tych groźnych zawodników grać. Szybki ten zawodnik. Też nie wiem, po co Marta. Znaczy nie, no... Ja dlatego rzuciłem studia, bo wiedziałem, że nie będę robił nic w życiu związanego ze studiami. Więc stwierdziłem, że szkoda mi czasu. Na studia. Ale niektórzy na pewno potrzebują. Jedyne, za co rodzice byli źli, że pod koniec czwartego semestru zrezygnowałem, jakbym nie mógł już do licencjata tych dwóch semestrów dopchać. No ale co zrobić? Poszedłem za głosem serca, drodzy widzowie. Którą figurę tu zbić? To chyba. Co by tu zagrać? Tak, zagramy. Na takie pułapki? Soul Fight gramy? No wiesz co? Przecież ci nie wstyd. No bo tak cię zagram. Nie, studia, na które poszedłem, to generalnie ja chciałem na takie pójść i mi się to bardzo podobało. Jednak w wielu rankingach uczelnia uznawana za najlepszą w Polsce. Ale patrzcie, jaki mat kombinacyjny, co? No rozwiązuje się te zadania jednak. Ale potem jednak mi się odechciało studiować, więc zrezygnowałem. O, szybszy niż biegunka na piątym semestrze. Zrezygnował. Też ładnie. No i... O, jest generał Italia. Tym pionkiem jeszcze nie jechałem. Już mam wygraną. Po trzech ruchach. 2,5 ruchu minęło, generale. I już pionka tracisz tutaj. A ja pionki uwielbiam. Ojej, jeszcze tu mógłbym ci wziąć, ale... Dobra, zostawię sobie tego kozackiego gońca i będę próbował dzięki niemu wygrywać. Tak, no oczekiwania rodziców, wiadoma sprawa. Większość chyba ludzi idzie na studia, żeby spełniać oczekiwania rodziców. No, taś. Chodź, oj. Oj, generale, trzeba cię zdegradować. Cześć Szymon. Nie, jutro będzie dopiero. Jutro o 12.30. Tak wstanę o 11.40. Ogarnę się i pojadę, no. Nie lubię tak wcześnie wstawać. A wy? Tak, gram jutro w Title Tuesday.
jaki mam inny biznes poza szachami, a szachy to nie biznes. To styl życia. Czy prowadzę lekcje na co dzień, czy raczej nic? No generalnie teraz trochę mi tego przybyło. No co jest, tyle na partię muszę czekać? Tyle mi przybyło, bo tam w okresie świątecznym ktoś to w prezencie kupował dla krewnych i tak dalej. Więc jak ktoś tam pisał, że ogląda streamy, to głupio mi było odmówić, ale na chwilę obecną tak ciężko by było. O, jest i Marcin. Jest i Marcin. Jaki masz inny styl życia poza szachami? Dobra, tak zagramy. Czemu tak mało transmisji Stata Steel? Czas nie pozwala. Ja nie mogę sobie tak zagwarantować, że 5-6 godzin będę komentował poczynania Janka. A taki stream 2-3 godzinny jestem w stanie zrobić. Albo inaczej. Nawet może i mógłbym 5-6 godzinny, ale dosłownie taka decyzja zapada, wiecie, spontanicznie. Tak, jutro Title Tuesday. Wiecie, z jednej strony macie Tata Steel, z drugiej Title Tuesday. To wiadomo, który turniej jest ważniejszy. No wiem, że szachy to też biznes, bo szkolenia prowadzę. Ale to jest... Raczej szachy, zresztą jak przez wiele lat szachy zarzuciłem, że tak powiem, grałem tam 20 partii klasycznych rocznie, może 25 w porywach do 30. To grałem głównie dlatego, że mi to frajdę sprawiało. Podobnie ze streamowaniem. No i właśnie Tata Steel rok temu, te 13 rund, ja byłem wypruty strasznie. To było 80 godzin streamowania. Wiem, że tam były 3 dni przerwy, ale w tych dniach przerwy i tak jeszcze jakieś streamy dorzuciłem. Więc byłem padnięty po prostu. A ja też, jak osioł, nie robię nigdy żadnych przerw praktycznie w streamach. Wtedy nie robiłem przynajmniej. Dobra, teraz zobaczycie, jak się takie pozycje wygrywa z pionem więcej. Chcecie zobaczyć? W tym roku ciekawsze Tata Steel? Może i ciekawsze. Jakub Rudzki, nie wiem, czy można dołączyć do turnieju, szczerze mówiąc. Musisz wejść i sprawdzić. Gdzie ty tym królem się mi tu pchasz? To co, na pionkówkę idziemy? Carlsen się bawi zegarem w trakcie partii. No to było dobre. Dobra, żebym jeszcze tej pionkówki tu nie ściaprał. To różne rzeczy się dzieją. Ale ten przypał Magnusa rzeczywiście był niezły. I mijankę robimy. I cuk-cwank.
ustawiony. Tu, du, du, du. Końcówki to jednak ważna faza partii, drodzy widzowie. Ja tak za juniora tak miałem, jak jeszcze miałem 12-13 lat, grałem czarnymi tylko i wyłącznie skandynawską ze skoczek F6 na E4, dostawałem tragiczne pozycje, w Londynie też dostawałem jakieś tragedie i było bardzo źle w debiucie, w grze środkowej już jakoś w miarę tam wychodziłem i w końcówce dorzucałem do pieca i urywałem najwięcej punktów w tej fazie właśnie. Dzięki, Marcin. Dobra, trzeba zagrać coś ciekawego. Patrzcie, może tak. No. Ciekawego. Nie... A, bo dobra. Zagramy jakieś fajerwerkowe rzeczy. No nie wziął? Tak, to my się nie bawimy. I się pozycja uspokoiła niestety. Dobra, może jeszcze tak zagra. To Primów byłby zły. Wieża C8. Tralalilalala. Tutaj, tutaj. Dobra. Zagram miękko. Jak tam tabela w ogóle wygląda? Kto tu jest faworytem do pucharu? No dwie osoby. Kwarkinio i Soulfight.pl walczą na chwilę obecną o puchar pierwszego wicemistrza Sosnowca. Jak myślicie? Kto, komu się uda? Większy ogień ma teraz Kwarkinio. 7,5 z 9, 7, no to z Kwarkinią chyba jest faworytem u bookmacherów. Po turnieju pewnie jeszcze stream poleci, aczkolwiek zaraz. A może zrobię najpierw ruch. Muszę coś sprawdzić. No, w sumie nie wiem, ile będę mógł zostać po turnieju. Chyba ostatnie miejsce zostało w ogóle na szkoleniu, jeśli ktoś chce się jeszcze na symultanę. Co z tym gońcem chcesz zrobić? Załapać, drodzy widzowie. Pionka musi oddawać. Nie jest to taka prosta pozycja do wygrywania, bo ten mój pionek jest taki kiepski, ale w sumie ten jego też, a mój skoczek tu sobie ładnie wchodzi. A, czasu! 23 sekundy mam. To trzeba uważać.
Trzeba przyspieszyć. Dwa piony więcej już powinny dać zwycięstwo. Przeciwnik przyspiesza niestety. Dało się zwyciężyć, ale partia była trudna. Muzorek powalczył. Nie wiem, uczucia jak być wicemistrzem został w Stanowosie i dzisiaj się dowiedziałem, że taki tytuł posiadam z 2015 roku. Więc no, mówię, tak jak zostać właśnie Miss Bezludnej Wyspy. Może trochę lepiej. Czego jeszcze dzisiaj nie grałem w pierwszym ruchu? O, D3 nie grałem jeszcze. Zaraz półmetek areny. Jak Jan Krzysztof Duda, bandowy pionem trzeba zasuwać. I masakrować oponentów. Z Karuaną niestety nie wyszło. Ale generalnie to jest dobra strategia. Miał problemy z tym skoczkiem. No i skoczek jest już mój. To jeszcze gońca mi przeciwnik postanowił oddać. A to jeszcze hecia. Nie wiem, kto był wtedy mistrzem. Trzeba było szukać gdzieś w historii wyników. Na chess arbitrze prawdopodobnie. To było w lutym, więc możecie sobie sprawdzić. Jest archiwum wyników, coś takiego. I można to obczaić. Nie, Broda nie był wtedy mistrzem Sosnowca. Ale dzisiaj porąbane te debiuty gramy. No to tym pionem też tutaj pojadę. Dobre, nie? Skoczki wyskakują, a ja te skoczki gonię pionami. I pyk. Pionek mój. Co było trudniejsze? Wjazd czy wyjazd Sosnowca? Nie wiem. To może było tak traumatyczne przeżycie, że po prostu rzeczywiście wyparłem to. Nie pamiętam w ogóle, że grałem w Sosnowcu w turnieju. Tu mu wezmę i nie może tam, bo tu. No dobra. Oj nie. Tu i... problemy. Dziękuję, Łuki. A jak tam idą wpłaty na Wośpa? No idą, jakoś idą. Już prawie 700, drodzy widzowie. Przypominam, patrzcie, siepomaga.pl, na Wośp zbieramy.
Im więcej pieniędzy uzbierane, tym dłużej będę streamował. Uczciwy układ, moim zdaniem. Nie powiecie, że nie. Tak, tak. Każdy, jak wpłaci po 2 ziko, 5 ziko, to będzie wystarczające. Piotr Mucha wygrał? Kurczę, flag. To musiałem być w średniej formie. Piotrek to groźny zawodnik. Albo on był w bardzo dobrej formie. A może, że było coś takiego rzeczywiście, że to był jakiś taki w miarę turniej nie za silny. Tak mi się wydaje. Właśnie w takich turniejach jedno potknięcie potem może decydować o tym, że nie jesteśmy na pierwszym miejscu. No dobra, wymieniać figury. Jak mamy figurę więcej, jeszcze piona. Trzecie miejsce piesik. Szybko znaleźliście to. Próbuję to jakichś prymitywnych ataków. Ale może jednak zagram normalne szachowe ruchy. Dobra, na czas wygram. Nie daj mi na czas wygrać przeciwnik. Teraz już wygram na czas. Na Szewczyka to ciężko. Na Szewczyka to tutaj za dobrzy tutaj. Za dobrzy przeciwnicy. A, miałem tyle samo punktów co pierwsze miejsce. A ile mieliśmy punktów? Bo pewnie 9 partii było. To podejrzewam, że mieliśmy jakieś 8 albo 7,5, tak? Każde 100 zł godzina streamu? Nie, nie, drodzy widzowie. Tu trzeba ambitnie podejść do sprawy. No to wiecie, to byście już dzisiaj wpłacili tyle, żebym 24 godziny streamował. A 7 rund było tylko. Okej. I po 6 punktów. No dobra, to trochę tłumaczy. 7 rund to generalnie jest mało. W Polsce, jeśli chodzi o szachy szybkie, to bardzo rzadko się zdarza, żeby turniej miał mniej niż 9 rund. No i nie powinien mieć mniej niż 9. Na przykład w Wieliczce robimy turniej w Blica, to 11 rund robimy, żeby cała czołówka zdążyła ze sobą zagrać, nie? Nie wiem, demoniczny Sołtys, a gdzie to robi? Tak, Jakub Rudzki, tylko powiedz, napisz na YouTube, jakiego masz nika na Czeskomie. No, no, czemu się od razu ten... O, Misiek 10 tysięcy, z tobą jeszcze nie grałem dzisiaj. Czego jeszcze nie grałem dzisiaj? A6 pierwszym nie grałem dzisiaj. Debiut orangutana już był dzisiaj grany.
Mogę tu wybić. A, zagramy, żeby było więcej figur na szachownicy. I więcej akcji. Squeezem, tak? Dobra. Już cię dodaję do klubu. Okej, okay, jesteś. Dodałem cię. Sandomierskiego nie było. No dobra. To zagram Sandomierski niedługo. Nie wiem, kiedy będzie następny turniej, Wojtku. Aha, następny turniej będzie, jak będę robił tego streama wośpowego. Wtedy będzie następny turniej. Też jakieś nagrody tam wrzucę. Znaczy, no, o ile oczywiście czas pozwoli na tym streamie. Bo tak planowałem, że z 10 godzin postreamuję. Ale może jednak się przeliczyłem, niestety. Oby nie. Oby nie. Dobra, tutaj ma słabego piona. Trzeba to jakoś wykorzystać. Nie widzę za bardzo jak. Dobra, zagrajmy najpierw ruch, który wygląda dobrze. Na ogół ruchy, które wyglądają dobrze, są dobre. To jest taka dobra zasada szachowa. Tylko właśnie, że sztuka polega na tym, że trzeba ocenić. Trzeba wiedzieć, że jakiś ruch wygląda dobrze albo nie. No i tutaj to już jednak godziny spędzone na grze. Tak czułem, że ten ruch nastąpi. Właśnie pomagają potem oceniać jakość takich ruchów. Jeszcze może tak bezczelnie po Hetman D1, tak. A tutaj w ogóle. Dobra. Bierę. Lufcik zrobimy. Lufcik zawsze dobrze zrobić. Jaka jest minimalna początkowa długość streama? No tego nie pisałem, ale 0 godzin i 0 minut. Po prostu chciałem uzależnić długość streama. Nie, no oczywiście jak kwota będzie jakaś mniejsza, to i tak zrobię te kilka godzin streamu pewnie. Może wtedy. Aha, tylko nie wiem, czy to będzie niedziela, bo nie wiem, czy w niedzielę będę mógł. No ale to jeszcze się okaże. Dobra, kolejne zwycięstwo. Będzie takowa symultana. Chyba 17 lutego, jeżeli dobrze pamiętam, albo 16. Może 16. Na stronie szkolenia macie szczegóły wszystkie. Jakbyście byli zainteresowani. Siema, gracz 71. O, tu grecka flaga widzę w ogóle. Zagramy murem chińskim, co wy na to?
Dobra. Króle. Dobrze. Przeciwnik wie, jak się gra w szachy. Król na E6 poszedł. Dobra, mogę być wieżę, ale... Kurczę. No, drodzy widzowie, generalnie arcymistrzowi takie debiuty mogą ujść na sucho. Ale wam? No niekoniecznie. Ale brawa za próbę. Jeszcze mi remis zaproponował. Tu poszedł. Waldku, możliwe, że będzie opcja. Ty będziesz mógł. Jako stały widz kanału. Myślę, że będzie taka opcja. Albo nie wiem, żeby, bo w sumie, żeby za dużo osób tam nie przejeżdżało. Zrobimy jakąś selekcję. Ale raczej nie powinno być z tym problemu. Widzowie, przypominam, parcie, zbiórka. Target, żeby na koniec streama był tysiak. Co wy na to? Da się zrobić? Czy się nie da zrobić? Ile teraz ogląda ludzi? 600 ponad. Ponad 600 ludzi. Wystarczyłoby, że każdy po 50 groszy by wpłacił. I tysiak byłby przekroczony. Ciekawe, czy można w ogóle 50 groszy. Chyba nie można, nie? Tam jest jakiś pewnie minimum, że złotówka czy coś. Nie wiem, o jaką Kanadyjkę chodzi, Tomek, Sylwester Team. No, Skwarkinio tutaj już ucieka rywalom. Patrzcie. Czemu ja z nim teraz nie gram? Co za bezsens. Przecież on nie gra partii, ja nie gram partii. Jesteśmy obok siebie, powinniśmy zagrać, nie? I bym mu tutaj ten płomyczek od razu zgasił przy tej siódemce. Może Skwarkinio widzi, że ja skończyłem partię i nie zaznacza, że chce grać kolejną partię, żeby nas nie skojarzyło. Bartosz Sikorski, ja właśnie specjalnie chcę wszystkie partie wygrywać, że na przykład jak w symultanie czasami mi się zdarza nie wygrać, to wtedy taki widz ma większą satysfakcję, że zdążyło mu się coś urwać, bo wiedział, że ja właśnie raczej nie odpuszczałem. Tak, Maciek, dopłacisz to, co będzie brakowało do 1000? No to spoko, ale ja mam nadzieję, że nic nie będzie brakowało. Ale się długo czeka, no. 20 osób gra łącznie. W arenie, to spoko. A, już 19. Ktoś se poszedł. O, znowu z Marcinem gram. Trzecie miejsce ma Marcin. Patrzcie już, jaka przewaga czasowa. Jako, że ten gojeń stoi tutaj, to zagram tak, żeby tego piona przyblokować i żeby ten gojeń się tutaj po tej przekątnej nie uruchomił za bardzo. Ten gojeń powinien gdzieś tutaj stać.
To prawda, w sumie przez przypadek się zgodziło z tym pucharem o za to mistrzostwo Sosnowca, bo w sumie jest to rzeczywiście puchar za drugie miejsce i to będzie też dla zawodnika, który zajmie drugie miejsce w tym turnieju, no bo ja swojego pucharu już nie będę sobie wygrywał. Tak, link do zbiórki jest dokładnie. Komenda wykrzyknik zbiórka. Klikacie, wpłacacie na WOŚP i świat staje się lepszym miejscem. Jakie alkohole piją arcymistrzowie? To zależy od wieku, od rankingu tego arcymistrza. Różne są preferencje, ale zawsze dominował jeden, ale słyszałem tylko z opowieści, więc nie zagwarantuję wam, że tak na pewno jest. O, Adam napisał, że poszła wpłata. Zaraz sprawdzimy, Adam. Wow! Co to poszła za wpłata? Nagle już jest ponad 1000 zeta. Powariowali. No to super, widzowie. Nie wiem, czy zakłócenia jakieś nie były, ale mówiłem, że minimum na koniec streamu, żeby były 2000. To słyszeliście, nie? O tych 2000. Ale no, ładnie poszło. Oj. Aha, no tu. Patrzcie. Czemu to jest nieodświeżone? O, jak urosło. Już 29 osób wpłaciło, super. Może będzie tak, że, nie wiem, 400 osób wpłaci. A 400 to by było mało, bo to by musiało być ile? Po 100 zeta każdy. Żeby 40 koła odbierać. Musiałoby być jeszcze więcej. Dobra. Tu ten goniec jest taki kiepski, to go wymienię. Chociaż D4 mogłem też niby grać. No to bez znaczenia. No tutaj wygrywa oczywiście wszystko. Więc... O, wymianka też wygląda dobrze. Czy teraz partia, jaką gram, powoduje mnie stres? Nie, no jak? Teraz jest luz totalny. Tak, wiem, że wygram, więc się niczym nie stresuję. Ale generalnie tak, jak gram w turniejach takich normalnych, to partiami się stresuję, ale to jest, można powiedzieć, taki pozytywny stres, jeżeli takowy istnieje. A może z Kwarkino już w ogóle nie gra, patrzcie, on... Albo w ogóle te wyniki są nieaktualne. Ja też już mam więcej niż 61. A, no właśnie. Tak, studiowałem na SGH. Całe, znaczy nie całe, 4 semestry. Co pije najpopularniejszy GM w Polsce? No ja, Krzysztof Duda, generalnie Ice Tea zawsze lubił pić w trakcie partii, ale ostatnio chyba tego nie robi. Turniej 3 plus 2 z okazji WOŚP, lobbujesz za takim tempem? To możemy tak zrobić, że... Kurczę, to był fajne, gdyby ten stream był rzeczywiście taki długi na WOŚP. Można by dużo różnych rzeczy zrobić. Marcin jest bardzo krytyczny, jeśli chodzi o swoją grę. O, jest i Claudio Ranieri. Znaczy D6 dzisiaj nie grałem, o dziwo, na E4. W ogóle ktoś się też, widzę, włączył do
licytacji o kolację, bardzo się cieszę. Bo było 13 osób licytujących, a teraz jest 14 osób licytujących i cena jest 2100. Więc jakiś nowy gracz wszedł do gry. Cześć Sławomir, przygoda. Bardzo wolno Claudio gra, ale to rozumiem, że Claudio jest zwolennikiem wolniejszych partii po prostu. I pewnie to tempo nie do końca mu pasuje. Wow, dzięki Waldek. Mówisz, że ten... A na jakie pytania przychylnie mam spojrzeć? O, biorę piona. Ale żeście się rozszaleli. Już jest 1500 ziko. Wpłacone. No i takim tempem byśmy doszli do tych 48 tysięcy. Szach. Szach królowi. No, kolejne wpłaty idą, widzę. Octigen, dzięki za stówkę na Wośpa. Szachiści do boju, dopisek. Ale żeście się rozszaleli. Możemy pokazać światu, że szachiści są cool. I byśmy na takiej zbiórce szczapy, którą wrzuciłem, uzbierali taką fajną kwotę. No król bardzo słaby, trzeba to jakoś wykorzystać. Biorę pionka. Nie może odbić, bo wieża wisi. Co on tu kombinuje? Tego chce brać? A tak mu zagram. A, tu dużo motywów musi być. Może tak? Czy może do Olsztyna wpadnę na jakąś partyjkę? No Olsztyn mi kompletnie nie po drodze, nigdzie. Chyba nigdy nie byłem w Olsztynie. Mimo, że to chyba jest spoko mieścina. Parę tam macie jeziorek chyba. A w żadnym innym mieście chyba nie ma tyle jezior, co w Olsztynie. Ale kto wie, może kiedyś się tam pojawię. A, rozumiem Waldek. No, nie no, wiadomo, że jak ktoś ma możliwość, to wiadomo, że pomóc zawsze warto. Patrzcie, jak ładnie poszło. 1565, już 33 osoby. Na luzie będzie dwa koła do końca streamu. Za mocny jestem, Klaudek? No kurczę, co zrobić, no? Wiecie, za darmo GMA nie dają. Najpierw trzeba kupić chipsy i w tych chipsach dopiero się dostaje GMA, jak się ma szczęście. Oj, ta nutka mi się nie podoba. Następna. Nie, ta mi się nudzi. O, ta będzie jakaś. Dobra, zagramy tak. Primów? Na szybkość stawia gapa.
No, zaraz może będzie godzina streamu uzbierana rzeczywiście. O, 1630. No to chyba dobry dałem ten. Dobry ten próg dałem, nie? Że dwa koła za godzinę, no. Jak minęło dopiero chyba 8 godzin, czy 9? 9 godzin powiedzmy, od kiedy wrzuciłem info o tym i już jest tyle, no to. To może będzie więcej. Król w niebezpieczeństwie. Spoko, Grzegorz. Przemieszczaj się na chatę. No dobra, trzeba tu jakieś operacje szachmat. Dobra, jeszcze podłączmy jedną figurę. Mimo, że mogłem hetmana zdobywać, ale szukam czegoś, co może tutaj niekoniecznie musi być. A, trzeba było brać hecia. A, sandomierski miał być. No, ale był już chiński mur, więc wiecie, coś już dostaliście z tych dziwnych otwarć. Mogę zbić z podwójnym szachem. A, tak zrobię. I teraz gapa pewnie próbuje heciem odbić, ale no nie da się. Ojejku. Jeszcze tu. Oj, coś czuję. A, myślałem, że tam mat. O, tu jest mat. Nie no, Skwarkinia tutaj odjechał na maksa. Jeżeli to są aktualne wyniki. Patrzcie, ma 14 plus 16. Czyli zagrał tylko jedną partię ze mną. To też miał szczęście, bo z Muzorkiem zagrałem dwie partie, z Marcinem zagrałem dwie partie, z Miśkiem też zagrałem tylko jedną partię. No ale Skwarkinio póki co skutecznie unika partii ze mną. Patrzcie, 1741. Ale dajcie czadu. Dajcie czadu, drodzy widzowie. A, dobra, miał być sandomierski. To zrobię taki opóźniony sandomierski. Chociaż z definicji każdy sandomierski jest opóźniony, ale. Dobra, teraz zagram tak i tak. Dobra, to jeszcze zagram tak i tak. Żeby nie było. Dałem dużo ruchów przeciwnikowi. Zobaczymy, co z tym zrobi. Gdzie ten koń tu idzie? Oj, 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 oj. O, dobra, jeszcze ci się zgadza przez przypadek, ale. Szach. No, tu ci się nie zgadza. Hetmanem trzeba było się zasłonić. Dwa pionki zdobyłem. Gdzie tym heciem odejść? O, to jest pytanie. Może tu? O, tu i może tu potem wyskoczę gońcem i spróbuję tego wymienić. Tu, 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 tu. O, nie wymieniłem gońca, tylko go wziąłem za friko.
Jakie jeszcze w ogóle byście mieli pomysły na streamy? No bo we wtorki gram. W środę staram się analizować te partie z widzami. O, tu nie mogę. No, czasami oczywiście skomentowanie turniejów. Co jeszcze powinno być? Artur Jakubiec na pewno się zmobilizuje, żeby te wykłady debiutowe i inne z wami robić. Co jeszcze by mogło być? Gry z widzami też są często organizowane. Kto wie, może takie turnieje częściej się będą pojawiały, jak dzisiaj. Wywiady z szachistami. No właśnie, jak ten stream na Wośpie będzie wyjątkowo długi, to na pewno zaproszę jakichś arcymistrzów na rozmowy. Takie choćby krótkie, typu, wiecie, 20 pytań do. Ja sobie wcześniej przygotuję nawet te same 20 pytań do wszystkich arcymistrzów i będę odpowiadać. Nie wiem, ulubione zwierzę, debiut i tak dalej. Więc to rzeczywiście mogłoby wtedy wchodzić w rachubę. A, no zadanka też czasami rozwiązuje. Alko stream z brodą? Nie no. Alko stream to niekoniecznie. Czwartki. Zbigniew tańczy i gra. No. Kto wie? Drunk stream ewidentnie. Stream z grą z zamkniętymi oczami? Mogę coś takiego zrobić w sumie, bo jest taka opcja, że ja gram na ślepo, a mój przeciwnik widzi, nie? Co się dzieje. Ale to zmęczące generalnie. Musiałbym być cały czas skupiony, a jednak wolę, wiecie, rozmawiać z czatem, odpowiadać na pytania i tak dalej. Jednak gra na ślepo, nawet z kimś bardzo słabym, czasami potrafi zmęczyć. No właśnie, tego speedruna muszę zrobić, no macie rację. Tylko ten speedrun to jakieś to konto trzeba specjalne założyć, to ogarnąć. Jestem takim nieogarem, jeśli chodzi o takie rzeczy, że trzeba do kogoś napisać i to załatwić. Owocowe czwartki ze zbycholudem. Nie gram w szachy Fischera. Jakoś mnie nie jarają już. Nie jarają. Już mi się język plącze. A wieżą Damata nawet. Przerywasz i czekasz, aż skończę? No jest to jakaś strategia. Więcej kooperacji? Ale co w takiej kooperacji miałbym robić? Może z Brodą zorganizuję mecz subów. Co wy na to? Tam, nie wiem, na 6 szachownicach. I my z Brodą też będziemy w nim grać. A my będziemy tylko komentować. Co jest? Myślałem, że jest mój ruch w ogóle. Co za przypał. Mecze z dobrymi zawodnikami koło 2900. Dobrzy zawodnicy to nie będą chcieli ze mną grać. O-o. Bakaliowe wtorki. Patrzę, jak wam wpłaty idą. Stanęło na chwilę. Widzowie, będzie te dwa koła, czy nie będzie?
Patrzcie. Już jest... Nie dużo brakuje. 3% kwoty. W parę godzin. Turniej polskich streamerów? Kurczę, ale to... Ja w sprawach organizacyjnych jestem fatalny, widzowie. Ktoś musiałby to za mnie ogarnąć. Chyba nie tym skoczkiem zbiłem, co trzeba było, ale... Nie ma to większego znaczenia. W antyszachy mam zagrać na streamie? No to mało ciekawe chyba będzie. Wystarczy, że widzowie grają w antyszachy. Dobra. Żartowałem, widzowie. Nie, niektórzy z was grali dzisiaj naprawdę... Parę partii było takich na dobrym poziomie. Dobra, tak. Dobra, to zrobię, nie no, speedrun Jump Kinga, nie, jak coś szachowego, widzowie. Nie ma co się rozdrabniać. W jakieś inne gry. Ale Marcin teraz musiał krzyknąć słowo na K gdzieś tam w mieszkaniu w Gdańsku. Aż w Sopocie słyszeli, prawdopodobnie. Ile kosztuje zapisanie się do PZ-szach? Nie mam pojęcia. Licencja w sensie, tak? Nie jestem na bieżąco. Szachy dla czterech już grałem na streamie z Arturem Jakubcem na kanale Kings of Chess, możecie sobie zobaczyć. A zaraz, to był ten przeciwnik, z którym grałem Murchiński, on zagrał też ciekawie. A teraz chyba na poważnie gramy. Marcin napisał, tak zrobiłem. Sztuka bukmacherska, czyli jak obstawiać partię arcymistrzów? No, też nie głupie. Ja mógłbym spokojnie o NBA zrobić taki kurs. Jak obstawiać NBA? Byłem w tym przez lata dobry. Dalej jestem całkiem niezły. Wiecie, jak w szachach. Trzeba przeanalizować wszystko. I na pałę obstawiać. Co to za pytania w ogóle? PLK RKNH. W ogóle nie kojarzę tego niku, chyba pierwsza wiadomość na czacie i od razu konkretna.
A, jeszcze tak miał. No dobra, wygrano mam i tak, ale zagrałem w sumie jak fujara. Ha! Nie znał bicia w przelocie. Raczej znał, ale nie wiem czemu nie zbił w przelocie. Ale na co się zapisać? A, do PZ szachu. No nie, dla jakichś takich szeregowych szachistów. To chyba nie ma takich spotkań. Szachy, no właśnie szachy dla czterech z widzami były grane też na kanale Kings of Chess. Ale możliwe, że jeszcze się coś takiego zrobi. Waldku, nie wiem, nie mam pojęcia ile. Nie prowadzę statystyk, a nawet gdybym wiedział, to i tak bym nie powiedział. Da się to dobrze przeanalizować, Blades. Właśnie o to chodzi, jeżeli jest dużo odstępstw od niby tych rzeczy, co się powinny dziać. Na Indianę na przykład ostatnio, no nie postawiłem, że wygrają z Golden State, ale że nie przegrają więcej niż tam 7 punktami, czy tam nie, 8,5 w ogóle była linia chyba. 8,5 była linia i to był pewniak, bo Indiana mimo, że była tam bez Sabonisa i tak dalej, bez Brogdona, no bez wszystkich, to oni zawsze mają taki dobry styl gry, dobrego trenera i czułem, że będzie dobrze. Właśnie im więcej przypałów, tym więcej zmiennych jest i tym bardziej buchmacherzy mogą się pomylić, a wy możecie się skupić na jednym meczu i tam znaleźć dla siebie właśnie niszę taką, że wiecie, że o, tu buchmacher się majtnął. To znaczenie twojego niku. Znaczy Polska, Kraków, a NH to nie wiem co to jest. Czy to coś innego. Nowa Huta, okej. Kto jest najlepszy w piłkę z wszystkich znanych polskich szachistów? Poza mną? Ciężko mi powiedzieć, zbyt mało meczów grałem z ludźmi ostatnio, z szachistami. Gram tylko tu w Gliwicach z nieszachistami. Kurczę, dzisiaj strzeliłem bramkę z praktycznie mojej linii bramkowej do bramki przeciwnika, bo bramkarz wyszedł, jak to w halówce często bywa. Idealnie. Tuż za kołnierz mu wpadło pod poprzeczkę. Dzięki temu zwyciężyliśmy. Nie udzielam się na forach tylko NBA. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Tu czy tak i tak tego gońca wyprowadzić? Albo tu w ogóle? O tak, może będzie najlepiej. Czy ktoś jest lepszy od Magnusa? Ale Magnus w piłkę nie jest dobry. Co znaczy jak na szachistę? Szachiści wcale nie są źli w piłkę. Wiadomo, że kiedyś taka była, przylgnęła taka łatka do szachistów, że nic nie ogarniają. Ale to chyba takim najlepszym zaprzeczeniem tej tezy był choćby arcymistrz norweski, który jednocześnie grał w reprezentacji szachowej, jak i piłkarskiej. W piłkarskiej nie za dużo tych meczów zagrał, bo chyba 7 czy coś takiego, no ale mimo wszystko zagrać w reprezentacji i piłkarskiej, i szachowej
to już o czymś świadczy, nie? No dobra, popsuję mu tu strukturę. Będzie miał takie pionka słabego. Skoczek na E4 jest spektakularny. Pionka mogę wziąć. A to biorę. Ja jestem łasy na pionki. Czemu gram już trzecią partię z Muzorkiem, a jeszcze nie grałem ze Skwarkinio? To jest skandal. Ustawiony turniej. Mam tu bronię przecież. Ale mam ładne pionki. Nie? A nawet sobie popsuję tutaj. O co chcesz spytać, Patryk Robakiewicz? A, tak, to jeśli chodzi o przepisy, co, jaką kategorię i tak dalej, to mnie nie pytajcie, ja się na tym nie znam. Możesz spokojnie zadzwonić do Polskiego Związku Szachowego i tam spytać, to jest chyba najprostsze rozwiązanie. Ale możesz też pytać streamerów, jeżeli masz takie hobby. Oj, słabo zagrałem. Pod jakieś takie się rzeczy wypchałem tutaj. Się oponent nie widział. No, Muzorek bardzo dzielnie walczy. Już kolejna partia i grał całkiem dobrze. O, jest Kwarkinio. Dawaj. Trzeba tutaj... A, to bardzo mały ogień tam widzę masz, więc kimś musiałeś polec niedawno. Jeszcze 20 minut areny zostało. Nie wiem po co zagrałem goniec C5, od razu goniec D6 miałem grać. Chyba za bardzo kombinuję. Za bardzo chcę dać ładnego mata. No ale dobra. Niech będzie. Że spróbujemy. Czy można liczyć na odwiedziny do Sopotu w Łodzi, jak w zeszłym roku? Bardzo miło wspominam spotkanie, pamiętam, że szefu dobrze się bawił. No tak, powiem, że klub Sopot w Łodzi bardzo sobie chwalę. Spoko klimat i w ogóle. Więc tak, chyba w ogóle Puchar Polski będzie jeden w Łodzi. Więc jest duża szansa, że zawitam tam po raz kolejny. A ty, Furhan, z kim jesteś? Tym barmanem, który się mega cieszył, że nas widzi? Bo tam było dużo zbycholudów było w tym klubie.
Kurczę, flak. Jakieś takie szmery bajery z kwarkinią? No dobra. Dobry wieczór, Tubi 1-2-4. Puzzle Rush po turnieju może siądzie. Jak dojedziecie do dwóch koła, drodzy widzowie, z wpłacaniem na Wośpa, to będzie Puzzle Rush. Patrzcie, jest 1771. Chociaż zaraz. No dobra, jakieś Puzzle Rushy porozwiązuję. Chociaż czasu mam tak nie za dużo. Ale jak już powiedziałem, to powiedziałem. No dobra, no figurę sobie tutaj odbiję, ale dalej ma problemy na królu. A ja tutaj patrycjuszuję na F8. Przecież nie, jak jest szach, to nie jest patrycjusz. Patrycjusz to z własnej niewymuszonej woli idzie na F8. Tutaj dostałem szacha i musiałem się ewakuować. Więc to jest dalej król na F8. O, mata chce mi dać, patrzcie. Jaki cwaniak. Jeżeli taki cwaniak jesteś z kwarkinią, to daj piątaka. A teraz tu sobie kryję. Ale mam tu ochotę jakąś kombinację zaraz zasunąć. Tylko nie widzę żadnej niestety. Może tak. Zwycięstwo. Dałem reszcie stawki szansę, żeby Skwarkinio został dogoniony. Ale tutaj jest zażarta walka o trzecie miejsce i o kubek. Generał Italia z Muzorkiem mają tyle samo punktów. Ale patrzcie, Muzorek rozegrał 4 partie mniej. I ma tyle. I ten. Muzorek musi szybciej grać. Ale Muzorek 3 partie ze mną zagrał, a generał Italia tylko jedną. Okej, okay, jesteś tym barmanem. No to spoko, to pewnie się jeszcze spotkamy. Dzięki, Ali Biba. No, właśnie też się dziwię, że w tym wieku jeszcze coś jestem w stanie policzyć. Sycylijską zagram. O, jest 2 koła przekroczona, widzę. Więc będzie puzzle rush po arenie. 4% już kwoty, ej, no ludzie, to się da zrobić. Już godzina streamu jest gwarantowana. Wośpowa. Mówię generał Italia, bo właśnie to generał Italia idealnie się komponuje z tym nickiem właśnie. Z gen przerwa Italia. Jedno brzmi bardzo oficjalnie, a drugie wręcz przeciwnie. Takich skoczków sobie nie robimy tylko po to, żeby gońca tu dać, wiecie? I co on teraz ma, biedny miś, z tym skoczkiem zrobić? No stracić po prostu, tak? Mógł go pobronić oczywiście, ale i tak bym mu tam wziął i by miał popsutą strukturę. Tak, kotek Saskiej Kępy, jest taka szansa. Zresztą, jeżeli umówię się z tą osobą, co wygra licytację na kolację i przyjadę do tego miasta autem prawdopodobnie, to i tak nie będę mógł prawdopodobnie następnego... Nie będę mógł od razu po kolacji wracać autem, więc prawdopodobnie wezmę nocleg w tym mieście. Ale bez podtekstów. To będzie po prostu... sen. Dobra, już
Głupawkę mam. O. Szach. O szach. Tak jakby ten szach był jakiś zjawiskowy. Oj, teraz już będzie zjawiskowy. Bo wezmę wieżę. Cześć, wyzuj. Tak, po kolacji trzeba się dobrze wyspać, dokładnie. O której rozpocznie się stream, skoro może trwać 24 godziny? Jeżeli miałby trwać 24 godziny i rzeczywiście odbyłby się w niedzielę już, bo tego też nie jestem pewny, to myślę, żeby się rozpoczął komentarzem partii Dudy, czyli gdzieś około 14. I trwałby do 14 w poniedziałek. No ale nie wiem, tak myślicie, że serio jest realnie szansa, że się tak szachowe tutaj społeczeństwo zmobilizuje? I że będą zbierane 48 tysięcy zeta? Na razie jest 2, no. Jest jakaś mała nadzieja, ale no nawet jak nie 24 godziny, no to nawet jakby było 15, to już będzie zdecydowanie najdłuższy stream w moim życiu. O, Marcin tutaj walczy, patrzcie, już ma ogień i ma 10 punktów straty, ale 12 minut czasu tylko, to już chyba nie do nadrobienia. Musiałoby się dobrze nagłośnić tę zbiórkę, no to przekazujcie znajomym, nawet nie szachistom. Na pewno są ludzie, którzy wpłacają wśród waszych znajomych na WOŚP i gdzieś. To powiedzcie, to wpłaćcie tutaj, a wy na tym skorzystacie. Wystarczy to udostępnić parę razy znajomym czy coś i kwoty... Na pewno się jakoś uzbiera kwotę. Tu i tu. Czemu dziwne, jakby facet wygrał kolację? Wy to tylko jednym. Czemu Muzorek nie możesz grać? O co chodzi? Co się stało? Jakaś awaria? A, nie parujecie, no to ja też tak miałem. Ja też tak miałem, wiesz, Michał, że... że czekałem długo na sparowanie. Może nas zaraz paruje. 29 partii rozegrałem. Zagrał ktoś więcej ode mnie? Patrzcie, nikt nie zagrał tylu partii, co ja. Zdecydowanie najwięcej zagrałem. 29, a tutaj 26, 25, 18... A przecież wcale nie gram tak szybko. Z uwagi na rozmowę z wami, drodzy widzowie. Nie znam Vireon 7. Nie znam, ale słyszałem, że to nie jest wielka strata. No, Robert K. najwyraźniej. Dokładnie, Michael B. Już godzina streamu wpadła. No i taki bonus ode mnie, że po arenie jeszcze jakieś zadanka porozwiązuję. O, już 200. No idziecie ładnie. Było ile? Na początku streamu było 450 zł, nie? 1700 w 2,5 godziny zostało uzbierane. Jakby takie tempo było cały czas, to by było kozacko.
Marcin krytycznie znowu do swojej gry. Wiem coś na ten temat, Lordu Fubu. Ja jestem organizatorem tego turnieju. Więc wiem wszystko na temat tego turnieju. 8 rund, za 3 pierwsze miejsca są puchary. Ufundowane przeze mnie. Jeden z tych pucharów był za moje zwycięstwo w międzynarodowym turnieju w Sieges. Chociaż nie, to może był za... Bo w Sieges raz byłem pierwszy, raz byłem trzeci. To może było za trzecie miejsce. Już nie pamiętam, może to było za pierwsze. Są oprócz tego nagrody rzeczowe, kategorie można zdobyć. No i tam przy okazji się z nami spotkać na tym szkoleniu. Więc można zagrać w turnieju, nie uczestnicząc w szkoleniu. Jest taka opcja. Zapłacić wpisowe tylko do samego turnieju oczywiście. Tak, tak i tak. Na licytację godzina Blisa ze mną albo dwie? No może jeszcze coś wrzucę. O, tutaj, patrzcie. Myślicie, że jak ktoś mógłby grać godzinę ze mną czy coś, to to jest dobre do wrzucenia? Na licytację? Bo już jest kolacja, była symultana. Ale co, na streamie na przykład byście chcieli, czy off-stream? Lubię ten kawałek. To jest taki kawałek, że jak wam się czegoś nie chce robić, to jest chyba właśnie taka nuta, żeby sobie ją włączyć i wtedy... Okej. Idę pozmywać naczynia. Dobra, zmywarkę już teraz praktycznie ma. To jest... Dobra, idę się uczyć do klasówki z biologii. Idę się uczyć do kolokwium. Idę zagrać w szachy i przegrać. Tak, zapis partii będzie obowiązkowy na tym turnieju. Wziąć tutaj... Co mu tu zrobić? Dobra, to mu zrobię. Tu i na primowach. Dobra, może nie na primowach, ale... Jak przyspieszył? Dobra, no chcę na czas wygrać, nie chcę na pozycję wygrywać. Kurczę, nie da się z nim wygrać na czas. No co za dno. No. Kurczę, no. Skoro się mi się nie da na czas wygrać, no. Dobra, to mata dam. O, gońce mogę dać mata w ogóle. Dobra. Jak się nazywa piosenka? Zaraz wam powiem. Fast and Run. Nico Staffa. Fast and Run. Tak się nazywa.
Właśnie szansa, że jakaś kobieta wygra tę licytację jest w sumie niewielka, ponieważ no wiecie, jaki procent widowni stanowią przedstawicielki płci pięknej. Tylko niecałe 5%. Wyobrażacie sobie? Tylko 5% właśnie. Ale statystycznie widziałem, że oglądają dłużej niż mężczyźni. Są chyba bardziej cierpliwe. Ile lat gram w szachy? Ile partii rozegrałem, to nie mam pojęcia. To ciężko oszacować nawet. No ale gram już, ojejku, 26 lat? Coś koło tego. Oj, misklik chyba. No, zdążę może jeszcze jedną partię wygrać. O, mój Zorek, kurczę, to muszę bardzo szybko grać. Już mam wygraną. Może jeszcze wystawię coś na tą aukcję. Tylko kurczę, widzowie, kiedy ja na to wszystko czas znajdę? To nie jest taki hop-siup. Że wystawić milion rzeczy na aukcję, a potem, wiecie, jednak trzeba się z tego wywiązać. A na przykład ta kolacja, ja oczywiście ten termin kolacji i tak dalej dobiorę tak, raczej żeby to połączyć z jakimś moim wyjazdem. Bo, wiecie... Może być ciężko dojechać gdzieś na drugi koniec Polski, tak na zawołanie. Ale coś może jeszcze wystawię na Allegro. Jak tak ładnie symultana się rozeszła i kolacja, widzę, jest w spoko cenie. A, to był dźwięk, że minuta tylko została. Właśnie, miałem grać szybciej. Żeby jeszcze zdążyć wygrać z Mozorkiem czwarty raz. Żeby sobie nie myślał, że ja nie potrafię z nim wygrać 4 razy. Nie zdążę. Musiałby się poddać w jakimś dziwnym momencie. O, zaraz. Oj, mogę zdążyć. No Muzorek, musisz bić skoczka, nie masz innego ruchu. No, poddał się, zdążyłem. Dobra. Jest zwycięstwo w arenie. Jest. Więcej punktów mam niż dwóch następnych razem wziętych. 32 zwycięstwa, 0 porażek, 0 remisów. Naprawdę, ten puchar nie jest mój. Ten puchar idzie do... Skwarkinio, gratulacje dla Skwarkinio. Muzorek, wygrywasz kubek, zasłużyłeś, grałeś dobre partie. Nie ten kubek, tylko brand new z dedykacją. I kto jeszcze wygrywa? Marcin Sidorowicz wygrywa też kubek, a Marcin chyba ma kubek. To najwyżej da mu jakiegoś innego fanta. Albo drugi kubek. Ej, wiecie co mogę dać na licytację ewentualnie? Dostanę w końcu pocztą certyfikat mój, który od 7 lat, czy tam 8 lat, 7 lat w siedzibie Polskiego Związku Szachowego na mnie czeka. Nigdy nie chciałem się go odbierać. A teraz chyba go odbiorę. Tam jest imienny, Zbigniew Pakleza i tak dalej. Co, może coś takiego? Może pójdzie za stówkę czy coś? Wystawić? Coś takiego?
Nie wiem, czy taki certyfikat wystawiać, czy nie. To mogę wystawić. No. Warte miliony. Mogę wam pokazać nawet, jak ten certyfikat wygląda. Poczekajcie, tylko zmienię scenę. Muszę to znaleźć. Patrzcie, ten puchar. Nawet się, on jest tak wielki, że się nie mieści w kadrze. Muszę go dać dalej. Skwarkinio, z jakiego miasta jesteś, powiedz? Bo z wysyłką może być problem, ale możliwe, że ci go podrzucę, bo sporo wyjazdów mam po Polsce w tym roku, więc mógłbym ci go osobiście wręczyć. Może to by było nawet, może byś chciał, żebym ci go osobiście wręczył, zamiast wysyłać jakimś tym pocztą. Warszawa? No to na pewno będę w Warszawie w tym roku, więc może ci po prostu osobiście go w Warszawie wręczę. Możemy tak się umówić? No dobra, w takim razie będziemy musieli być gdzieś na łączach. Że jak ja będę jechał do Wawy, żebym miał możliwość napisać do ciebie. Więc jak możesz, to napisz gdzieś tam do mnie na Messengerze, na fejsie, gdzieś tam na fanpage'u, czy na Instagramie, gdziekolwiek się odezwij do mnie. Nie, osobiście Iwańczuka nie miałem okazji niestety poznać. Dobra, teraz zadanka miały być, ale zaraz, ten certyfikat miałem wam pokazać. Czego w ogóle znajdę? Gdzie go miałem w ogóle? Dzięki Marcin Sidorowicz za wpłatę. Dzięki za grę również. Zaraz. Kurczę, flag. Kiedy to było? Gdzie to było? O dobra, chyba mam, patrzcie. Chcecie zobaczyć, bo mam skan. Mam ze sobą skan, ale dostałem też papierową wersję. Zaraz wam pokażę. Coś takiego. I tak by the way, moje drugie imię to nie jest Poland. A właśnie, nie powiem jakie jest drugie imię. Niektórzy może wiedzą, bo kiedyś o tym mówiłem. No i jest coś takiego, nie? Tu jest jakiś podpis, że jestem Grandmasterem i tak dalej. Fide gens una sumus, oficjalne. Podpis tutaj jakiegoś tam, nie wiem, kogoś tam, nie wiem kogo. No coś takiego, no to niby nic wielkiego, ale może to wystawię na aukcję. Kota chcecie zobaczyć? Ale kot gdzieś u góry na piętrze leży. Nie będę go tam gdzieś stamtąd brał. Czyli co, wystawić ten certyfikat w końcu? Ja też się mogę na nim podpisać z tyłu, żeby nie było, że macie jakąś podróbę. To ja się mogę z tyłu certyfikatu podpisać. Co wy na to? Pakleza zbiegnie w Poland. Co za bezsens. No ale widzicie. Nie, mi ten certyfikat kompletnie nie jest potrzebny. Takie rzeczy jak puchary, medale, certyfikaty czy coś. Ja nie jestem z tych ludzi, co zbierają takie rzeczy i ten, więc myślę, że ktoś może mieć większą radochę z posiadania tego certyfikatu, więc chętnie go w takim razie wystawię na tą aukcję. A kota na aukcję chcecie dać? Oj, kota na aukcję, ludzie. Nawet gdyby za 1 000 000 zeta bym nie oddał nawet kota. Kota na aukcję. No wiecie co? Na aukcję mógłbym ewentualnie wystawić 5 minut spędzone z kotem. Tylko 5 minut, bo po 5 minutach już by was ustawił. Dobra, miały być zadanka, więc ten. Ostatnio udało mi się pobić rekord na 5 minut z 50 na 51. A, no jakbym
podpis Janka też mógłbym postarać się załatwić, więc jakby komuś na tym zależało. Jak tak długo świętowałem GM-a, że nie pamiętam zdobycia wicemistrzostwa Sosnowca. Rzeczywiście, wicemistrzostwo Sosnowca było pół roku gdzieś po zdobyciu tytułu GM-a. Umywalkę na aukcję wystawić? No. Ty, może wiecie co? Patrzcie. Może to mydło. Może to mydło tutaj jest od 10 lat chyba. Nikt nigdy z niego nie korzysta. Z Rossmana kupione. To mydło jest dobre. Dobra, zadanka. Broda przeżywał moje 51, ale 51 to w ogóle ja jeszcze mam zapas, ja 52 prędzej czy później zrobię na bank. Nie na streamie oczywiście, bo to jednak trzeba być trochę bardziej skupionym. Dlaczego siedzę w łazience? Nie łazienka, tylko cela. Nie wiecie, że w celi można mieć umywalkę? Dobra, jeszcze kontrola. Ile tutaj ten? Ale jesteście świetni. 2121, piękna liczba. O, dzięki wielkie Justyna za wpłatę. Mam wystawić ten certyfikat i go wylicytujesz i w ramkę oprawisz. No dobra, to wystawię ten certyfikat. Mam nadzieję, że mi przyjdzie tu pocztą. Mydło z podpisem Janka. Dobra, widzowie, i tak dalej się czadu. 221. Myślę, że jeszcze. O, jakiś Zbychofan wpłacił. Myślę, że jeszcze macie tam jakieś zapasy. Dobra, spróbuję zrobić serię ten. Potem poczytam, co tam piszecie. A, no i ta myszka też jest właśnie kiepska do robienia zadań. Jest. Oj, no widzicie? Jest kiepściuchna, niestety. Jestem za wolny na tej myszce. Jeszcze ten puchar mi tu przeszkadza. Kurczę, flak. Ojej! Dobra, jeszcze raz. Muszę sobie to ogarnąć ten. Tam A5 miałem chyba zagrać, nie? Dobra. Dobra, teraz robię i nie robię misklików. Co to jest? Aha, tu. Nie widziałem, że mam jeszcze wieżę na F8. Spoko, nie? Po co ten szach był na E7, nie? Bimba, jomba. A to co to jest? Aha. Tu. I co, nie ogarniam za bardzo, co się dzieje. Ja tam mata szukam, a tu trzeba wieżyczkę po prostu wziąć. Prymitywne szachy. To co? Kurczę, flak, co to za zadanie? Te autentycznie nie widzę. Nie wiem, tu zagram, ale ty. Pewnie coś prostego było. A ja zawiasa złapałem. No i to już nie ma szans na dobry wynik, niestety. Ojejku, tu oczu pląsu można dostać.
Tu, aha, tu. O kurczę, flag. I co? Tu? Ale dno. Co to jest? Wieża E2? To wszystko wygrywa. Kurczę, flak. Wieża tu... Nie wiem. To nie wygrywa, ale... Już się wkurzyłem. Zawieszony jakiś jestem. No... A, że teraz F2. I tu, ojejku, dobra. To mogłem zobaczyć rzeczywiście. Ty, a co w tym pierwszym, co się zawiesiłem? Hetman C5 zagrał, nie? A, wieża D7 po prostu po hetman C5. I po hetman C6 mam wieża D6. Ach, dobra. Trzeba wbić przynajmniej 45. Co tam się dzieje na czacie? Jakieś dymy? Jakieś dymy? 477 za mocne? Wspólny start w Ironmanie na WOŚP? No spoko, potem będzie musiała być zrobiona specjalna zbiórka, żeby mnie ratować. Myszkę do grania? Właśnie to jest moja ulubiona myszka do grania. Tą myszką szybciej mi się robi zadania. Ona jest za 6 dych. A tutaj mam niby taką bardziej fancy za 200 i dużo gorzej mi się nią gra. Zamieszki. Zaraz, bo ludzie się do mnie dobijają. Muszę to ogarnąć. Zawracają mi gitarę. Zaraz robię dalej zadania, widzowie. Dobra. Muszę zrobić co najmniej 45. Narek. No widzicie, jak wolno to zrobiłem? Ach, te długie ruchy to w ogóle mi tą myszką sprawiają trudności. Co ja robię? Dobra, muszę się ogarnąć. Jakieś zawiasy łapię. Aha, to jest imbrojone. Nie jest dobrze, widzowie. Nie jest dobrze. Ze mną. Jakieś głupoty próbuję grać.
Znowu jakieś dziwne zadanie. Czemu dostaję takie porąbane zadania dzisiaj? Co tu wygrywa niby? Aha, tu. Tutaj trzeba jeszcze coś znaleźć. Ej, nie widzę, serio. Nie jest dobrze. Widzicie? Rozwiązania nie widzę. Nie. I co tam dalej było? O jest. Co ja robię? Kurczę, taka pionkówka? Ona nie jest taka prosta. B5? Nie. B6? A5? Kurczę, tu jest tyle ruchów dobrych. Nie no, A5 pewnie nie. Ale no, pogięło kogoś, żeby taką pionkówkę dać na zadanie. To nie było łatwe moim zdaniem. A tu dla odmiany mat w jeden, nie? Wieża, kolejność zła, wieża H6 oczywiście. I na bicie czymkolwiek wieża H8 mat. Nie, dzisiaj te zadania to jakaś tragedia w ogóle, co ja robię. Czy poznałem kiedyś Smoka, moderatora z YouTube'a? Oczywiście, że poznałem. Smoku został zaproszony na Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy rozgrywane. I tam na kilka nocy przyjechał na kosz Polskiego Związku Szachowego. Jako zasłużony moderator. Dobra, nie no, 45 muszę wbić, bo to na razie to w ogóle jest taka kompromitacja, że po prostu mi trochę wstyd. Teraz się wkurzę i zmienię tą myszkę, wiecie? I podłączę tą, co mam w laptopie.
Najpierw, no tak, szach i szach. Dobra. Kurczę, przecież bicie na E1. Co ja robię? Ojku. No nie zrobię tych 45, no jak tak dalej pójdzie. No bicie? Nie, no bicie nie. Gońc B4 wygląda ciekawie. Nie no, może tu po prostu szach. Prymitywnie. Byle do celu. Tak, tak, wziąć i tu i... Znowu zawiecha. Aha, no szacha mogę dać. I teraz bić. Okej. Okay. Szach. Dobra. Tu i tu chyba. Bicie i G5, hetman uwięziony. Mat na co? Nie. Co? Aha, tu i po tym mat tutaj. 37, ale żenada. Kurczę, flak. Dobra, nie no. Nie, na pewno nie skończę streamu, póki nie zrobię 45. 10 godzin później. Może dzisiaj będziecie mieli tego 24-godzinnego w takim razie. Tak też się może zdarzyć. Też mogę wziąć, kurczę. Tyle dobrych ruchów. No co i tu? Ale złapię takie zawiasy. Zawiasy łapię. Tralalilalala. Mu gońca natrzy. O kurczę, ale dymy. Tu i tu. Co teraz? Aha, tu. Okej, i tu. Tego skoczka jakoś zaatakować sensownie, tylko z jakiego pola? Tu? Na pewno i tu. A, już szkoda mi było czasu.
Lepiej zrobić szybko babola. Dama H6 po prostu. Ty, ja serio nie zrobię tych 45. Będziecie mieli dzisiaj 24-godzinny stream. Jakimi gram? Białymi? Dobra. Co jest? Aha, tutaj mam. Oczywiście tutaj hetman, tu szach skoczkiem, tu i mat tu, nie? Nie no, nie wiem co się dzieje. Nie wiem co się dzieje. Ojej, tu masa kombinacji przychodzi. Po prostu trzeba wziąć. Prymitywnie. Czy flaka to co? Mogę zbić. Co to jest? Tu? Co jest? Wieża H3. Wieża H3, Zbigniewie. My gramy czarnymi, tak? Czyli tu, dobra. Nie, no wiedziałem, że nie, a i tak to zagrałem, no.
Michale Stefański, tak, będą jeszcze turnieje dla patronów. Że też musiałem powiedzieć, że nie skończę streama tak długo, jak nie zrobię tych 45. Gadajcie, że taki ruch muszę zrobić. Serio? Ładna zabawa. Ładna zabawa. Hetman C2. Hetman C2 oczywiście. Mogę na G6 wziąć. Hetman H5, hetman G6. Serio, nie mam pojęcia, co się dzieje. To jest w ogóle jakieś, no mówię, abstrakcja, no. Tak? Nie, tak pewnie nie. Z jakiegoś powodu. Nieznanego mi. No co jest? Nie, nie wiem. Nie zrobię tych 45. Serio, będę tutaj... Prawdopodobnie umrę na tym streamie. Dobra, no. Goniec D1 ma tam, był w jeden ruch, tak? Nie, dobra, się mylę w zadaniach za 207. Hetman bije E1, muszę się skupić. Mat w jeden ruch, Zbigniewie. Bierz wieżę i daj mata w jeden ruch. Może muzykę powinienem wyłączyć? Jakaś rada, widzowie, co mam zrobić? Żeby rozwiązywać zadania za dwie, o rankingu 200. Jakieś rady? Piękna kwota, widzę na skarbonce. Przypadkowo na pewno ktoś wpłacił, żeby tyle było. Bez pośpiechu? No tutaj trzeba się spieszyć.
umyć się. Dobra, wyłączam muzę. Wyłączam muzę i robię. Coś czuję, że teraz jak nawet jakby szło dobrze, to jakiegoś misklika pewnie zrobię. Kurczę, to co? Aha, no mówię wieżę po prostu wziąć. Już się zdziwiłem. Tu po prostu? Okej. Okej. Nie, nie okej. Tu. Dobra, nie ma co analizować zadań, które już poszły. Siną dal. Tutaj, nie? Tu wygląda zdrowo. Tu, a to tu i tu, i tu. Skoczek ma problemy. Teraz w jaki sposób go zaatakować? Kurczę, flak. Tak? Kurczę, tu wszystko wygrywa. Tu też wygrywa. A, koń G2. Mam dwa babole, no i jeszcze... Czuję presję. 42. Zbigniewie? Nie widzę, nie widzę, no. Może nie. Serio. Tu? Nie, no, nie mam pojęcia, co tu wygrywało. 2376 zadania nie jestem w stanie zrobić. Aha, przecież tu mat na G2 grozi.
Nie, no dobra. Muszę się ogarnąć, no. 45, żeby nie wbić. A już było dobrze, nie? Już myśleliście, dobra, teraz zrobi. Zaraz koniec streamu. Myśleliście tak? Ktokolwiek tak myślał? Że, o kurczę, idzie jak burza. No teraz musi zrobić 45. Pewnie się tylko z nami tak droczył. A to co, Queen D5? Jesus, o co chodziło? Za serio, mam jakieś... Co? A, tu jest przecież. I tu. O kurczę, tu wygrywa totalnie wszystko. Chyba. Szach po prostu. Mat forsowny, a ja tam kombinuję. O co chodzi w tym zadaniu? Tu mogę zagrać. O kurczę, flag. C4? Najgorzej. Co tu chodzi? Aha, tu, dobra. Koń F2. Koń F2, król H6, koń H3, król H5, król D6, król G4. No tak, oczywiście wygrana. Nie, ja nie skończę. Ja na pewno, widzowie, nie skończę, póki nie zrobię 45, bo... No bez jaj, no. Trzeba mieć do siebie trochę szacunku i 45 wbić, no. Nie po to wpłacaliście dwa koła ponad, żebym ja 45 nie mógł zrobić.
Ale że ja przy tam 20 zadaniu się mylę, to już jest przeginka. Generalnie. To jest przeginka. Powinienem je robić błyskawicznie. Mat na E5, tak? Dobra. Przecież tu mogę bić. Kurczę, flak. Wiesz, a B3. Co jest? Aha, jejku. No, coraz lepiej. Coraz lepiej. 42. Tu nie mogę dać szacha? To wygrywa na bank. No to wygrywało! Panie sędzio! To wygrywało. Nie zrobię tego, no. Dobra, jeszcze walka. Tu. Tu. Tu i tu. Ten, ale bez jaj. To zadanie. O to chodzi, tu poszło król A3, nie? Nie mogę tu nic rysować. I nie mogę bić na F1 od razu, bo ma hetman C4 szach i wisi mi wieża i tu, nie? Więc mogę najpierw szacha dać na F8 i potem zbić wieżę i po szachu na C4 zasłonić się wieżą. A co tutaj wygrywa? A tu, żeby szacha na C4 też nie było. No dobra, no ja chcę analizę. Nie mówcie, że Hetman F8 nie wygrywa. Pokaż warianty. Kurczę, nie wygrywa. Bo co? Aha, tu na G6 mi wisi.
Dobra, ślepy jestem. Dobra, sędzia nie był takim kaloszem, jakby się mogło wydawać. To co? Jedziemy dalej, drodzy widzowie. Zadanka szachowe. Puzzle Rush, 5 minut. Wynik 45, oczekiwany. Hejka. Jest coraz lepiej, progres jest widoczny gołym okiem. 45, lada chwila tutaj wpadnie. Nie może być inaczej. Zaczyna się pajacowanie. Zaczyna się pajacowanko. O co chodzi? Czemu nie mogę wziąć? Tu i tu. I tu. Co to jest za dziki ruch? No bije. Co? Nie mogę tak? Mam już dwa babole, znowu nie będzie 45. No przecież... Kurczę, co to za zadanie? Do tego to mnie zrobię na bank. Tu? O. Zrobiłem. Jednak udało się zrobić. Spigniewie, no zrób to. Kurczę, pusta deska, nie ma szans.
Bije. Na pałę trzeba grać. No. Co tu wygrywało? Czemu nie bicia? To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Dobrze napisaliście. Chyba wy prędzej do tych 50 tysięcy dobijecie niż ja do 45 w zadaniach. Drodzy widzowie, utknęło na 2137. Jakkolwiek ta liczba nie byłaby piękna, potrzebuję jakiegoś zastrzyku, choćby złotówkę, żeby ktoś wpłacił. Bo jak tutaj się ruszy, to się też ruszy w zadaniach. Ja wierzę w takie rzeczy. Błagam. To będzie taki dobry ten. Niech ktoś wpłaci zeta. Co Alan zepsuł? Coś zapeszył? Wy chcecie, żebym ja miał te 44 cały czas. Kurczę, flak, no. Czekam na złotówkę. Już jest 23. Tak, teraz za karę muszę wbić 46. Tak to nie działa. To 45 już jest wystarczającym dla mnie. Dzisiaj wyzwaniem. Nikt nic nie wpłaca. Dobra, to walczę dalej. pięć osób już wpłaty dokonało. O, szybszy niż biegunka też coś wpłacił. A, to szybszy niż biegunka taką kwotę wpłacił idealnie, żeby było. Jest! Jest wpłata. To jadę teraz z zadaniami. Nie mogę robić baboli na 1609, no i będzie dobrze, bo ja potem muszę wolniej zadania robić, jak mam babole. Aha, to spoko, że nie widziałem tej wieży, nie? Spoko, że tej wieży nie widziałem. O. Bierzemy guńczyka, dajemy mata. Tu też mat. Tu ten sam mat. A tu? Tu. I tu. Okej, okay, tu też ten sam mat. O, takie maty mógłbym dawać cały czas. Kurczę, ruch mi się nie chciał zrobić. O kurczę, flak, co to jest? Aha, tu mogę bić.
Żeby teraz zamiasa je złapać, ludzie. Co jest? Zdurniałem, no. Nie, no, tak będę pracował, to jeszcze pomyślicie, że to celowo robię. No i skoczka mogę zbić. Jest. Kurczę, flak. Aha. G4 i H4 mam przecież na końcu. Dobra. Teraz to już easy. F4. F4. I G3. Bicie na H4 wygrywało, tak? A, to jest słynny mat, zaraz. Tu. He, jest 45. Nie, no trzeba było bić na bysz, ale dobra, jest 45. Kurczę, w takich problemach, że... No dobra. Nie, no jaki rekord poprawiony, broda. Ledwo co 45 wbiłem w ogóle. Nie, na streamie plus myszka i ten to... Ciężko, aczkolwiek było tak, że na streamie miałem chyba aż 48, nie? Coś takiego. Ale dzisiaj ewidentnie te zadanka nie siadały. Więc fajnie, że... Ale mówiłem, jak wpłaty ruszyły... wpłaty widzę bardzo ładnie ruszyły. Więc zasłużyliście, drodzy widzowie, na pochwałę. Bardzo ładnie dzisiaj wpłaty poszły na streamie. Prawie 2 koła wpłacone na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przypominam, że im więcej pieniążków zebranych, tym dłuższego streama zrobię. Nawet może 24-godzinny być możliwy. Wtedy na 24-godzinnym było tak, komentowanie partii Janka, byłby turniej dla widzów z nagrodami, broda by na pewno wpadł i coś byśmy porobili. Byłoby rozwiązywanie zadań, puzzle rush na pewno. Analiza by była z widzami również, no pewnie z tymi, co najwięcej wpłacili na przykład, czy coś. Rozmowy by były z arcymistrzami. Dużo rzeczy by było na takim 24-godzinnym streamie. W nocy byłoby najciekawiej, o jakiejś 4, 5 byłoby 3 ludzi pewnie na streamie. I nie wiem, co wtedy bym robił. Ale tak czy siak, wielkie dzięki. 54 osoby aż wpłaciły jakieś kwoty. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i co? Jakiej kamery używam do streamowania? Jakiś Logitech, ten taki najpopularniejszy do streamowania. Nie pamiętam modelu i tak dalej. Ja w takich rzeczach się generalnie nie orientuję. Nie wiem, kiedy kolejny turniej dla patronów. No, jak na tym streamie wośpiowym by na pewno się zrobiło turniej może i dla wszystkich taką arenę. To by było coś. Tak, szachy dla 4 mogłyby być na streamie w nocy, jak najbardziej. Więc tak, 920 chyba ten Logitech.
materiał na temat książek szachowych to ciężko, żebym stworzył, bo ze 4 książki przeczytałem szachowe w życiu, więc nie mam tutaj wiedzy jakiejś wielkiej. Ten stream prawdopodobnie 30 stycznia, ale to jeszcze nie jest pewne, drodzy widzowie, bo nie wiem, czy nie będę w niedzielę musiał czegoś zrobić, dlatego jeszcze tak nie przywiązuję się do żadnej daty konkretnej, ale tak, taki jest plan, że ten stream, czy on byłby jakiś długi, typu 24-godzinny, czy na przykład jakiś taki 5-godzinny, czy coś, to jeszcze się okaże, ale on zostanie zrobiony na pewno. A w poniedziałek jest symultana. No i na Allegro jakieś nowe rzeczy powystawiam na aukcję, skoro tak chcieliście ten certyfikat i tak dalej. Więc zapraszam do licytowania. Jutro jest Title Tuesday i finał licytacji kolacji oczywiście, a w środę stream z widzami, czyli analiza ich partii. Więc na dzisiaj to generalnie tyle. Tak, Broda już kupił. Kupił już myszkę, więc nie ma wymówek. No dobra, w takim razie dzięki wszystkim za dzisiaj i życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia jutro, drodzy widzowie.